Witam wszystkich na sparingach 1v1, które odbywają się co tydzień w środę o godzinie 20. Przychodzimy tutaj razem ze sobą pograć, potrenować, nawrzeć jakieś nowe znajomości. Na dzisiejszym dniu będziemy rozegrywać pomiędzy sobą mecze 1 vs 1, jak to jest ujęte w nazwie. Żeby łatwiej było się znaleźć, obok swojego niku wpiszcie swoją ligę oraz rasę, jaką gracie. Będzie to ułatwione w odnalezieniu przeciwnika. No, gwarantuję, że każdy się tu czegoś nauczy i na pewno skorzysta z czyjejś pomocy. Od dzisiejszego dnia prowadzić będzie to ze mną Dash. Cześć wszystkim. Jestem Protossem. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jestem super. Dash jeszcze wam opowie o kilku nowych powstałych eventach. To dziękuję oddaję ci za głos. Mi głosu. Dziękuję, bardzo dziękuję. A więc na początku chcę wam powiedzieć o tym piątku, co będzie. Będzie to piątek protoski, który się odbywa co 2 tygodnie. Prowadzi go głównie Rodzyn o godzinie 20. Możecie się tam uczyć grać protosem lub się na protosa grać na przykład. Dużo rad daje. No głównie tym się to opiera. A drugim takim nowym eventem, który odbywa się w niedzielę o godzinie 20, jest to arcade'owy. Arcade'owy? Tak, bo tam jest arcade'owy. Event arcade'owy, gdzie gramy tak po prostu odpocząć od StarCrafta, bez spiny po prostu. Tak, wiecie, że była miła atmosfera. I to się odbywa co 2 tygodnie, nie? O 20 godzinie. Które prowadzi go... To nie wiesz, że nikt nie gra dla przyjemności, tylko po to, żeby komuś wpierdolić? No, nie kajmy już takie rzeczy. Prowadzony przez Findekano. No. I tyle mam do powiedzenia. A propos jeszcze tego piątku, jeśli chodzi związanego z protosami, również będziemy mieli piątki terańskie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. I formuła całych eventów piątkowych zostaje od tej chwili, że tak powiem, niejako zmieniona. Będą każda rasa, że tak powiem, nie wiem jak to powiedzieć. Każda rasa będzie, że tak powiem, grana z tygodnia, w każdy piątek inna rasa będzie grana, tak? Na przemianie, tak? Żeby to nie żebyście zrozumieli w ten sposób, że to nie będzie wszystko na raz, że tak powiem, się odbywało. Czyli Terran Protozer nie będzie grany w jeden piątek, tylko z tygodnia na tydzień cyklicznie będzie grany na razy, tak? Zaplątałem się bardzo, ale... Bo nie wspomniałeś o tym też po prostu. Tak. Don't be nervous, tak to mówię. No rasizm. Szybciej myślę niż mówię. To jest to. Aczkolwiek proto są potrzeba. Nie tak. Czyli teraz w ten piątek mamy protoski piątek, a za tydzień mamy piątek terański. I potem znowu zergowy i tak kółko. Tak do zajęcia. No. Zapomniałem wam jeszcze wspomnieć, że jeżeli już znajdziecie swojego przeciwnika, na dole są utworzone kanały i przechodzimy tam rozegrać między sobą mecz, żeby innym osobom tutaj nie przeszkadzać. Jeżeli ktoś straci parę lub nie będzie miał po prostu partnera do gry, to zostaje na tym kanale i czeka na jakąś osobę, aż skończy mecz. No to zaczynajmy już w takim razie. Ja powiem co nieco, bo nie wszystko zostało powiedziane. A propos tego nowego eventu w niedzielę, to on będzie o 20 i on będzie co 2 tygodnie. Mówię. Nie co tydzień, tak jak standardowo. Mówię co 2 tygodnie. Tak, to będzie event w serii Niedzielne Granie i to będą arcade'y. I to będzie event wyjątkowo dla casuali, czyli po prostu, żeby się odstresować na StarCraftie, no i ewentualnie odkryć coś nowego, bo w końcu nie wszyscy znają te wszystkie mapy arcade'owe, także będziemy szperać i szukać czegoś ciekawego. Może się przyda później na jakieś turnieje i inne szmery bajery. No i tyle. Mikrofon masz? Nie podłączyłem stacjonarnego mikrofonu, z laptopowego mówię, bo mi się nie chce podłączać. A teraz tak jeszcze na rozdzielenie atmosfery? Co mówi ryba do rybaka? Plum.
Pływam stąd. Sucho się robi. Dobra, sucho się robi, tak? Bo to są suchary. Wiesz, to mówi lawina do lawiny? Nie wiem. Suchary pozostawmy za dom może. Dobra, to przechodzimy już do tego całego eventu. Dobra, no to ja w takim razie... Czekamy na... Tak powiem, na mecze. Co zaproponujecie? To co, my spadamy zaraz na dół, czy jak to wygląda? Nie, siedzimy tutaj po prostu, jeżeli już ktoś już będzie przygotowany do meczu i będzie chciał, żebyśmy kastowali ich mecz. SM, chce ze mną zagrać? SM? Ja mogę zagrać. Super, to idzie na pokój pierwszy, możemy mieć streamowanie. Dobrze. Czyli my się ulatniemy do was do pokój pierwszego. Jeszcze nie teraz. Okej, dobra. Zróbcie po prostu sobie najpierw pokój. Żeby tam nie było w tej chwili takiego chaosu, że tak powiem. Dobra. Jak już będziecie gotowi, po prostu zaproście nas. Starka się do pokoju i tak dalej. Dobra, to... Wychodzisz. Tak. Okay. Obudźcie! Jak nasz mapę? Jedną grę z Gastem. Bo to jest człowiek, bo Gast mówi, że chcecie w końcu pokonać. No, to ale ja dzisiaj nie w formie. Ja dzisiaj słabo sobie. Nie tłumacz się! Nie tłumacz się! Mogę z Ergiem zagrać. Bo może musi zawsze być w formie. Pomoże się będzie bronić jak często. Jak podczas szturmu na Częstochowę, tak? Co Gast na zagranie na mojego Protosa? To znaczy Zerga, na Zerga. Jesień? Nie wiem. Mamy pana Blue w jednym pokoju, więc może tam ktoś zajrzy, bo tutaj siedzimy, kolegujemy sobie, tak, a może... Tak. Ja tam podejdę, zagadam. Okay, nie wiem, czy coś mówiłeś, czy nie. Mówiłem, zapraszam cię do gry, tak, do kody. Jak już będziecie gotowi, to dajcie znać i nas zaproście do pokoju, mnie i Janka. Okay. A Blue poszedł na dół. Janek jest w Blue, jakby co jeszcze. No to has cię zapraszam. No to czekam. Już przełączam tutaj się w grę. Tylko Diament chciałby zagrać. Jest ktoś chętny? No już powiedziałem koledzy, żeby dopisał. Jest Master i jest to może wiesz tego pana Blue tutaj zahaczy. Siema. Siema. No. Siema. Ty tam się zaprosi Janiko, Janka, nie? Jak możesz postać tutaj Janka zaprosić do pokoju też. Oko. To my pójdziemy na pokój pierwszy, nie? No daj mi na chwilę. Drugi. Dałem. Dałeś, dobra, dzięki. Do pokój drugi. Na Dasza idziemy pokoik, czy gdzie? Do Dasza idziemy, tak, przychodzimy do Dasza. Jest. Chcąc, jest Has, jest Dasz, jest wszystko. Nie dałeś mi tego hosta jeszcze, bo nie mogę. Dałem ci. No ale masz. Nie, tak. A nie, czekaj, bo się klik. Dobra, sorry, źle się klikło. Sorry, mój błąd. Dobra, Janek dostałeś zaproszenie przede mnie w tym momencie. Dobra, i co, my się wyciszamy, czy jak to wygląda, czy... Oni się mają wyciszyć, że tak powiem, żeby nas nie słyszeli, co mówimy. Nie. Dobra. To papa. Pobajo. No i dobra. Dobra, jesteśmy, muzyczka gra. No, czy muzyczkę wyłączę zaraz, nie będziemy. Dobra, ja jestem ready. Co, kamerka na mnie, nie? Co? Halo, panie Has? Tak, kamerka. Halo? Tak, na ciebie kamerka pójdzie oczywiście. Tak, bo tam żeś tak zamilkł. Dobra. TVP! TVP przed nami. Złoto i diament, więc no, może być ciekawe. Będzie no, śmiesznie, a czy śmiesznie? Ciekawie, śmiesznie... może tak. O tak, ciekawie jest ciekawie tak. Bardziej, nie śmiesznie. Dyplomatycznie, to jest... dyplomatycznie. Tak jest. Może jakieś kaczory takie... będą się migać między skałkami? No tak, może jakieś kacze. No słuchaj, no zobaczymy, no Anusz tak, może tak, jakiś tak. Unit w postaci kaczora tam znajdzie. Dobra. Weź znalka, jak tam wszystko przełączysz. Jasne, ja będę przełączony już, wczytywanie tutaj jest. No ja wiem, elegancko. Tak, kamereczka na ciebie zaraz pójdzie wszystko. Jak najbardziej. Muzyczka wyłączam. To zagłuszasz. Możesz powitać, że tak powiem, Janek.
towarzystwie. No. No, no, no. To bardzo mi oczywiście uprzejmie, cześć z tej strony Janek oraz Hasu. I ja chciałbym wszystkich oczywiście przywitać na pierwszym meczu sparingów 1-1, czyli niczego innego jak eventu organizowanego przez grupę treningi SC2 oraz przez Blizzon. Czy coś jeszcze dodać muszę? Wszystko powiedziałeś, myślę. Tak, to warto jeszcze podkreślić to, że oczywiście event ten ma na celu solidaryzowanie sceny, więc jeżeli chcesz kogoś poznać i chciałbyś z kimś pograć, a no wiadomo, kto jest na ladderze, nie zawsze ktoś się znajdzie, żeby z kimś porozmawiać. Włącz proszę produkcję pod przyciskiem D. Tak, jest już wszystko, tak, wszystko już mam. Tak. Okej, dobrze, to słuchajcie, nie przedłużając, chciałbym ten mecz rozpocząć komentować. Na dole po prawej stronie mamy Protosa, jest to zielony dash. U góry mamy Terana, jest on w kolorze niebieskim, jest to Essential, dobrze mówię? Tak, jest. Superancko. Słuchajcie, czego na samym początku ciężko to w sumie tak na dobrą sprawę też powiedzieć. To jest 1,5 minuty, jest budowany pierwszy supply, więc poza tym, że jest to standardowa zagrywka, za dużo powiedzieć nie można. No, chociaż jest robiony wall, no słuchaj, chyba będzie robiony wall, no to być może jakiś tech będzie wychodził. Tak jest wall standardowo. No, nie standardowo gra się generalnie. Standardowo to byłoby na Zerga może w matchupie TBZ. Tak, właśnie mówię, że tak. Niekoniecznie standardowo jest właśnie grać Walla na Protosa, no z racji tego, że można tutaj bardzo wielkich szkód narobić, a walka na rampie, no niestety tak. Niekoniecznie. Co się dzieje u Protosa, warto spojrzeć, mamy już oczywiście gateway dostawiany, gaz, więc tu jest również gazik. Tak. Jeżeli chodzi o to, co z tego gazu można zrobić, to nie ciężko się domyślić, że może tutaj wylecieć za chwilę Reaper, oczywiście z baraku. Hasu, wiadomo, że gra tutaj Diamant kontra Gold, więc ciężko tak naprawdę... Optymistycznie powiem, tak jak już wspomniałem wcześniej, gra będzie naprawdę ciekawa. Może być ciekawa. Może być ciekawa, a może być miazga. Ciężko to domyślić. Niestety nie widziałem zbyt dużo gier tych graczy. Essentiala na przykład w ogóle nie widziałem, ale Dasha widziałem. Mniej więcej, jak sobie tutaj radzi na polu bitwy. No i nie jest to najgorsze. Jeśli mu chodzi o styl gry z jego strony. No i chyba tyle mam do powiedzenia w tym temacie, jeśli chodzi o informacje na temat graczy. Podsumowując, nie znam ich na tyle dobrze, żeby powiedzieć jednoznacznie, czy sobie da radę, że tak powiem, gracz ze złota, czyli gracz protoski o Niku Dash. No, tyle. Fajna sprawa, co można powiedzieć o Goldzie. Gold to przede wszystkim liga, która zaskakuje. Jak srebro! Jak srebro w tym momencie zaekspował. Tak, jak najbardziej jest stawiona oczywiście. Kolejna CC-tka. I Reaper! I Reaper oczywiście już mknie w stronę. Mknie już w stronę przeciwnika, więc tutaj będzie scout za chwileczkę. Zobaczy, co się dzieje u przeciwnika. No i w tym momencie oczywiście wlatuje do jego... Naturala, o ile się nie pomyliłem, oczywiście chodzi o główną ekspansję. W tym momencie próba ściągnięcia pierwszej probki i udana, bez większego problemu. W tym momencie Stalker wyjdzie z gatewaya. Tak, bardzo ładnie właśnie w tym momencie odparł ten atak, czy w sumie to miał być scout, nie atak. No ale cóż, Reaper się zwrócił, dwa kile. Czy warto było? Jak najbardziej. Dostawiono oczywiście bunkier z racji, że będzie chciał tutaj grać bardziej obronnie w tym momencie. Jednak ta defensywa będzie na pierwszym miejscu w tym momencie. Zdecydowanie widzimy tutaj, że gracz terański próbuje zabezpieczyć swoją ekonomię, aby bez problemu się remaksować w razie jakiejś porażki w polu bitwy. Tak, u Protosa nie widzimy ekspansji, więc tutaj będzie jakiś push na pewno. Tak, push na pewno zdecydowanie, bo jeżeli nie zagra tego pusha gracz protoski, no może mieć tutaj problemy w midgame'ie. Jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne. Są trzy gatey, są już trzy raksy, jest już robiony orbital command, co może świadczyć o tym, że będzie tutaj grane bio. Nie ciężko się sobie domyślić. No i w tym momencie oczywiście wejście Reapera i wycofany w pięknym momencie. Szkoda by go było. On jeszcze może tutaj dużo zrobić, może jeszcze dużo zobaczyć. I z tego co widzimy, Dashu nie jest poinformowany, czy jego przeciwnik posiada ekspansję. To jest bardzo ważna informacja, a raczej jej brak. O, tak mogę powiedzieć. No widzimy tego Reapera, czeka poniżej skałek, tutaj liczy na moment, kiedy właśnie w pole wyjdzie Protos, aby zharasować co nieco w naturalu i właśnie widzimy, że Protos bardzo odważnie wychodzi. Tak, odważnie. Ciężko powiedzieć, czy to jest odważne wyjście, aczkolwiek na pewno będzie on miał, No mów, proszę Hasu. Wydaje mi się, że te dwa stalkery pełnią rolę bardziej tutaj takiej eskorty dla tego probka, aby mógł spokojnie postawić tego pylona w celu dosyłania kolejnych jednostek. Jak najbardziej, trafna uwaga. Tu widzimy wywieranie presji na terenie. W tej chwili to jest jeszcze wiadomo niezauważalne, bo nie następuje tutaj żaden push, ale możemy się tego spodziewać w najbliższych minutach.
To jest, słuchajcie, istotne. Jest 30 do 22, jeżeli chodzi o robotników. No, u Terana to jest znacząca przewaga. Ponad 10. Tak, i co my tu widzimy? Jest 6 stalkerów, w tym momencie będzie próba wejścia. Jest oczywiście bunkier zapełniony. Próba zniszczenia ataku tego bunkra, jednakże jeżeli podejdą stawanki, będą go reparować, to być może będzie problem. Ładne przestawienie w tym momencie Marinów do kolejnego bunkra. No i niestety, atak zakończył się fiaskiem. No niestety, ładna próba, aczkolwiek nieudana. I słuchajcie, czy my tu widzimy 4 gate? 4 gate, tak dokładnie, 4 gate. To może boleć, 4 gate. Cztery gate zwane gate'ami. No i tym oczywiście próba zniszczenia tego bunkra, czy się uda? Tak, udało cztery się. W tym momencie. Wow, bardzo ładnie. Stefogi za późno podeszły, zbyt pewnie się czuł. Próba ściągnięcia. Bardzo ładnie to wygląda, mimo tego, że jest tutaj oczywiście ekspansja, jest tego troszkę więcej. Były trzy bunkry, jednakże nie może myślisz, to być problem. Janek, jeżeli utrzyma Kacz Protowski tutaj tą presję na terenie, może tutaj szybkiej Żydzi być. Może być, a jednakże w tym momencie jest próba znowu ściągnięcia, znowu ściągnięcia tego bunkra. Udało mu się i w tym momencie to jest bardzo kluczowe. W tym momencie powinien bardzo ładnie fokusować jednostki, które go atakują, jednakże STV-ki pchną do przodu. Atak zostanie otwarty bezproblemowo. Zły fokus. Kilka STV-ów stracone. Tak jest. I kolejne jednostki zostają w tej chwili dosyłane, jak widzimy na załączonym ekranie. Dokładnie. No i w tym momencie, słuchajcie, bardzo dobre wejście. Ponowne oczywiście, tego jest za dużo. On już się zdążył wybudować S, bardzo ładną defensywę zbudował. Ten Forgate, no niestety, no zakończył się fiaskiem. Niekoniecznie mu to wyszło. Marudery są bardzo dobrą kontrą na Stalkery, więc on nie powinien tutaj starać się szkodzić. W mojej opinii Dash powinien zaprzestać w tej chwili, że tak powiem, dosyłanie ciągle tych jednostek i zrobić switcha na jakieś, może tutaj Immortale moglibyśmy zobaczyć. Albo i może już, że tak powiem, szybkie przejście w kolosy. Tak, mi się wydaje, że ta ekspansja ma bardziej pożądana. Bo kolejna próba wejścia, kolejna próba ściągnięcia tego bunkra, no jednakże nie, no tego jest za dużo. Powinien dać sobie spokój. Na pewno Dasha zaboli w tej chwili brak tej drugiej ekspansji. Zdecydowanie, ponieważ będzie miał tutaj utrudnione przejście na wyższe sfery technologiczne, tak jakby to nazwać. Co jest bardzo istotne, no tutaj jest wydobycie, jest 600 do 1300, jeżeli chodzi o... O Terana, no jest to znacząca różnica, to jest dwa teraz razy tyle. Pytanie, czy ten atak w ogóle, ten atak się w ogóle opłacił? Moim zdaniem, no niestety nie. No, nie opłacił się, no. Niestety nie spełnił on swojej funkcji, tak bym powiedział. Nie spełnił on swojej funkcji i przegrany Forgate, no niestety jest równoznaczny z tym, że gra się kończy i nie wydaje mi się, aby ta gra dłużej trwała, jeżeli oczywiście S ruszy się. Jednak się na coś się nie zapowiada, bo na tą chwilę, czuję się zagrożony, czuję, że jednak z tego pylona będzie wychodziło więcej stalkerów, że tutaj jest jakaś kombinacja, że coś jeszcze będzie wychodziło. Przypomina się teraz mi jedna z gier z WCS-ów, kiedy to grał bodajże Peak z Firecake'iem. Gra trwała chyba około 90 minut i właśnie obaj gracze maksowali się i siedzieli w swoich bazach, nie wchodząc kompletnie na przedpole. Wyglądało tak, że po prostu wychodzili w pole, poharasowali się i wracali. Cała gra mniej więcej wyglądała. No czasami tak to w StarCraftie bywa. Warto przypomnieć o jednej rzeczy, która jest, już tak powiem, takim środkiem modulcowym całego StarCrafta. Jest to gra, która nie wybacza błędów, więc to, że S pozwala mu się rozbudowywać, to, że ta ekonomia jest tworzona, mimo tego, że oczywiście szanse są nikłe, ale zawsze są. Słuchajcie, zawsze będę to powtarzał, że StarCraft jest grą błędów, których oczywiście nie można wybaczać, każe ona za każdy błąd dość mocno. No i w tym wypadku myślę, że graczowi Protoskiemu mógłby pomóc w tej chwili Oracle, który mógłby, że tak powiem, trochę zaprzątać w głowie graczowi Terańskiemu i kupić mu troszkę czasu. Ale czy ty to widzisz w tym momencie? Widzę Medivaca. Jest Medivac z trzema maruderami, dwoma marinami, no i tutaj będzie oczywiście próba przeharasowania. Dokładnie, szczególnie, że jest jeszcze drugi. Jest drugi w pogotowiu, dokładnie, więc Zobaczymy, jak z multitaskingiem Dasha. Tak, dokładnie, multitasking w momencie. Dasha tam zaprezentuje, co potrafi. Robotic Facility już jest dostawiony, Robotic Bay również jest tworzony. Troszkę za małą ekonomię ma na Robotic Bay, moim zdaniem. Tak. I w tym momencie, proszę Państwa... Było za wolne przejście drugiej ekspansji. Tak, jest pierwsze wyjście, oczywiście wchodzą te jednostki do ekspansji przeciwnika, jest próba zniszczenia, jak największej ilości prób udaje się ona bez problemu, armia Protosa jest puszczana z powrotem i drugi drop w tym momencie oczywiście bardzo pięknie niszczy to, co zostało stworzone przez przeciwnika i
i Photon Overcharge, ale on nie widzi tego, co się dzieje w jego ekspansji i to całkowicie skreśla jego szanse. Tak jest. Jakie powinny być wysyłane kolejne jednostki ze strony Terana i to powinno być GG. O, tutaj coś czuję, że jestem. No, wycofuję się. No, gracze bardzo się oszczędzają w tym meczu, jak widać, na zwłaszczym obrazku. Tak, kraj ma spokojnie, jednakże multitasking robi swoje. Bardzo duży drop, tu już bardzo duży drop ma miejsce. Próba ściągnięcia oczywiście Nexusa. Ten Nexus zostaje ściągnięty. Zobaczymy, czy się wybroni w tym momencie i tak! I padł. Nie, zdecydowanie. Gracz terański uzyskał sobie przewagę. Oj. Bardzo ładna próba, moim zdaniem, Forgate. GG, tak jest. Miał duże szanse, żeby to wybronić. Z multitaskingiem słabo jednak, jak widać. Ale fajnie. Mecz. Mogło się tutaj wszystko wydarzyć tak naprawdę. Tak, zawsze za mnie się śmieją, że to ja jestem mistrzem Forgate'a. Przez chwilę myślałem nawet przy tym pushu, który zaprezentował nam Dash, że tutaj może być zupełnie... możemy tutaj widzieć niespodziankę, tak? Że gold pokonuje diamenta, tak? Jeżeli się nie mylę. Tak, ale to miało miejsce na wtorkach, z tego co pamiętam jednych. No jak meczek, panowie? Może być, coś mnie nie pyka ten raz na początku. Co ty chcieli zrobić? To miał być Forgate? To był Forgate, tak. Tak, to był Forgate. W takim razie, Janek, ja bym cię zaprosił. Tutaj do pokoju wyżej, abyśmy tutaj oczekiwali na kolejną grę, albo może jasne, nawet fajną. Co mówiłeś, jestem? Dobra. Oni się wyjeżdżą, jest iBond. Tak. Startujemy tutaj. Sam Fiki znowu jestem. Klasyczek musi być. A teraz poczynasz. Panie kuchnie, tak. Yes. Thank you from the mountain, jakby ktoś pytał. Dobra. Thank you from the mountain. No więc Janek, w tym meczu tutaj mamy zaprezentowanie PvP. Tak, dokładnie. Tak. PvP, nie lubię tego matchupu. No, tak więc. Mamy tutaj PvP, jak już wspomnieliśmy z Jankiem. W lewym górnym rogu widzimy tutaj gracza protoskiego, bo kogoś innego, o Niku Dash z klanu TMGM. W prawym dolnym rogu również gracz protoski, gracz o niku Greyhat z klanu QTK. Janku, co myślisz, co się może wydarzyć w tym meczu? Wiesz co, ciężko czy powiedzieć, bo żadnego z tych... No właśnie nie znam, widziałem tylko Dasha wcześniej, widziałem co on tam, że tak powiem, próbował sobie z tym Forgate'em. Źle mu to nie poszło jednak, że no troszkę za późno to wszystko wyszło. A no temat osoby zwanej Greyhatem, jeżeli chodzi o... No jest to platyna, no domyślam się, że odparcie takiego Forgate'a, czyli oczywiście... Tak, zdecydowanie. Zwykle jego przeciwnika, tak to nie będzie problem. Gracz Greyhat właśnie już zbudował swojego pierwszego pylona. Jak i również Dash. Timingi standardowe póki co. Tak. Słuchajcie, jeżeli są jeszcze osoby, które jeszcze nie dołączyły naszego TSA, to jak najbardziej zapraszamy. Oczywiście wpadajcie tam. Chcecie sobie pograć, to wpadajcie. Zapraszam również do komentowania, jeżeli ktoś chce się sprawdzić w tej roli lub pobawić się, że tak z nami. Tak jest. Jeżeli ktoś ma ochotę, jak najbardziej oczywiście zapraszamy. Furtka jest otwarta. Powstaje właśnie tutaj u Dasha pierwszy gate. Tak, jest, pierwszy gate. No i cóż, Greyhat wychodzi w tym momencie oczywiście na scout, aby zobaczyć, co się dzieje u przeciwnika. Więc nie ciężko się domyślić, że w tym momencie będzie próba znalezienia ekonomii, przepraszam. Tak, jeżdżę po tej mapie, ale no, nie widzę tych kaczorów tutaj. Nie ma tych kaczorów. Powstaje gaz u Greyhata. Tak. Co nam może taki drugi gaz świadczyć? Taki drugi gaz może świadczyć o wielu rzeczach. Może o wielu rzeczach tam świadczyć, więc tak na dobrą sprawę. Zdrowe gazy, jest. Kolejny pylon powstaje. No i cię też cierpiałem na spajki, zatem... No miejmy nadzieję... Nie ma też lagów, więc to dobra informacja dla nas oczywiście. Gonitwa trwa, no co tu mówić, no proby się gonią, no tutaj za dużo nie można powiedzieć, słuchajcie. To jest coś, co mnie zawsze nurtowało, w wolu, tak jak i w hotsie na tą chwilę, że zawsze te pierwsze 4 minuty, 5 to jest takie rozbudowywanie, to jest czegoś szukanie, tak jest, więc no. Powiem tak, nie lubię tych pierwszych 5 minut gry, więc oddam tak, tobie tak, głos. Tak, tak. No w tej chwili widzimy probka, który ciągle porusza się po mapie. Jeśli chodzi o kwestię rozbudowy tej obu graczy, no jest ona identyczna w tej chwili, więc
Mirror, nie ma dokładnie. Tutaj, mirror, tak, dokładnie. Nie ma tutaj żadnych niespodzianek, jeśli chodzi o samego bita. I jest dostawiane, co jest bardzo istotne. W tym momencie jest już robiony Stargate po stronie Greyhata, to jest bardzo istotna rzecz. W tym momencie, jeżeli to nie zostanie zeskautowane, chociaż no, niby dwa gazy mogą mówić to, że... Przewiduję tutaj szybkiego Oracla, jeżeli poszedł Stargate. No, niekoniecznie też Feniks. Albo mas Feniks. Tak. No, Feniksy to naprawdę może być tak ciekawa, zabójcza rzecz. Jest robione Robotic tak Facility, jest bardzo fajne zagranie. Widzimy również Mothershipa, który przed momentem wyleciał z Nexusa. Więc na tą chwilę, jeżeli skończy go robić, będzie miał energię na Photon Overcharge. Broni się, jeżeli jest to Orakla. Jeżeli jest to Orakla, nie, raczej energii już nie. Nie widzimy Mothershipa w tej chwili. Nie, jest Feniks! Jest Feniks w tym momencie bez problemu. Ma Feniksy. Powinien to bez problemu wybronić i Grey powinien powolutku... Tak, i powinien powolutku budować ekspansję, już powinien w tym kierunku zmierzać. No, zostawiamy kolejne warto... gate'y. Tak, Greyhat, zobacz. Zobacz, co się dzieje u Greyhata. On dwa, ma dwa probki, które nie pracują, a jest to jednak inką, który... No, niestety, leci w plecy, leci w plecy. Leci. Ja się zastanawiam, czemu Greyhat tym probkiem na godzinę 12 nie stawia sobie gdzieś tutaj pylona. O, dokładnie, w tej chwili to robi. No. Czytam w myślach. Wystarczyło poczekać, tak wystarczyło jest. Poczekać. Tutaj będzie miał miejsce najprawdopodobniej Olin, tutaj za bardzo w techa dasz leci. On trochę za bardzo przekombinował. Tak, dokładnie. Przekombinowuje. Obserwera buduje, chcę wiedzieć, co się dzieje w tej chwili na mapie. To jest dość dziwny fast blink. No, nie ma tutaj dziwne. Jednostek w razie czego na parcie ataku, jeżeli tutaj by wleciały te Feniksy mu do bazy na szybko. W tym momencie on będzie mógł się domyślać, że jest to halucynacja. Więc całkiem możliwe, że ona to w ogóle nie zareaguje. Bardzo dobrze to zostało zorganizowane, jednakże atak ten... Darza jest o kilka sekund szybciej, jeśli tutaj chodzi o warpa do gate'a. To, na pewno. Warto by spojrzeć, słuchajcie, blink już jest w połowie. Blink już jest w połowie. Nie sądzę, żeby to tutaj zmieniało cokolwiek, jeżeli chodzi o rozbudowę. Kilka sekund no, naprawdę. Moim zdaniem blink tutaj jest naprawdę w tym momencie jego no, mocnym atutem. Z tym, tak, że no, trzeba będzie zobaczyć, jak to wygląda, bo już są dwa... gotowe Feniksy, dolatuje oczywiście trzeci, więc Dash będzie w tej chwili problem. Zdecydował się na rozbudowę kolejnego Nexusa w Naturalu. Widzimy tutaj trzy Feniksy już. No to jest dużo, jeszcze dojdą do tego dużo, dwa, jeszcze tak, masa Stalkerów i to będzie ból. Jest dokładana ekspansja, tutaj nie zostało to mocno zeskautowane i w tym momencie będzie... Jest! Mothership Core zniszczony będzie! Mamy Immortala. Większego problemu, no i w tym momencie są spore problemy. No ale ten Immortal może być tutaj w tym momencie bezużyteczny, jeżeli te Feniksy wszystkie po prostu wlecą tutaj i podniosą go do góry. Dokładnie, będzie najprościej się po prostu bezużyteczne. Talkery ściągną go bez większego problemu, szczególnie jeżeli już są dosyłane. Jest zostawiony pylon, jest Warp Gate Technology, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyszedł dźwięka. Kończącego się blinka po stronie Dasha. Robot XB jest zostawiony, tak jest. Uuu, i kluczowy pylon zniszczony najprawdopodobniej zostanie i to nie jest dobra informacja, mimo tego, że przewaga jednostek jest znacząca w stronie Greya, szczególnie, że nie ma tutaj Mothership Core'a, który miałby energię na Photon Overcharge, który jest turbo, ale to turbo chwili, teraz potrzebne. W tej chwili zostały wyprodukowane kolejne 300 kary ze strony Greyhata. Mam nadzieję, że zaraz je tam dośle do swoich posiłków na środku mapy. No ja powiem tak szczerze, że jeżeli Greyhat wjedzie tym wszystkim, co aktualnie posiada, zacznie dowarpowywać Stalkery, no czego nie robi, to jest dziwne dla mnie. Jest to wywana lanca po stronie Dasha, czyli widzimy tutaj zdecydowane przejście w Kolosy, co w tej chwili według mnie jest złym pomysłem, jeżeli tutaj Greyhat gra Feniksy. Tak, Feniksy na pewno mogą bardzo mocno napsuć krwi, jednakże są Stalkery, które być może... Być może zestrzelą je. Dokładnie, więc czekamy, słuchajcie, w tym momencie, co jest bardzo istotne, jest ekonomia po stronie Dasha. Naszą ogromną przewagę jest 1200 do 700, jeśli chodzi o wydobycie minerałów. I tu jest grany Olin. Tutaj byłby mass Stalker, jeżeli będzie tutaj dalej Greyhat nastawiał się na produkcję tych Feniksów. Tak jest. I w tym momencie oczywiście jest wejście, tutaj nie ma energii na Photon Overcharge, chociaż była! Jest! Został puszczony! W ostatniej chwili i w tym momencie zyskuje tak naprawdę jest. Bardzo dużo czasu. O czym mówiłem, ma teraz podniesione, następne Stalkery. Ojajaj. Darzy jest w wielkich tarapatach. Ciężko. Ale... No na tą chwilę no niestety, tego jest bardzo dużo. Kolejne ale wycofuje się.
wie, że nie ma tak dużej ilości jednostek i ten blink ofensywny nie w tym momencie, chociaż bardzo ładnie snajpowane są Feniksy. Według mnie niepotrzebny ten blink. Mógł chwilę odczekać do kolejnej jednostki wprodukować i starać się tutaj jakoś to obronić na Hegrandzie. Szczególnie, że ma 4 gate'y i Photon Overcharge, który działa, to jest bardzo istotna informacja. No i kolejne Feniksy są dosyłane z Stargate'a w tym momencie. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Na gateway, więc jest ekonomia. Szybkiego odesłania, tak jest. Spójrz na to, Dash ma bardzo mocno wykonane w porównaniu do tego Olina, który został zagrany i to może być na jego zguba, bo jeżeli no, on to wybronił już jakoś, to mam wrażenie, że Grycha tutaj lekko zlekceważył swojego przeciwnika. No, dość mocno. I próba oczywiście wejścia przeciwnika do Dasha bez większego problemu, chyba mu się to uda. Jednakże są pewne problemy oczywiście na drodze. Dokładnie Starkery zostały w tym momencie po prostu zmiażdżone, bardzo ładnie podniesione. No, niestety Dashowy nie ma tutaj energii, aby pójść po tą warfarkę. Nie jest boostowany kolos. Tak, dopiero teraz został zboostowany, który jest bardzo istotny w tej chwili. Te pójście w stronę kolosu, jeśli chodzi o Wilda, no... Nie najlepsze. No jednakże w tym momencie, słuchajcie, naprawdę daje sobie radę ten kolos, mimo że... Szkoda, że nie ma Starkera. Te Feniksy robią swoją robotę. Dokładnie, no myślałem, że troszkę więcej działa, szczerze mówiąc. No miałem tą malutką nadzieję, że... Nie, to jest GG. No niestety, gra zakończona, bo to mogło się lepiej skończyć. Tak, mogło. Jeżeli ktoś by chciał spróbować, jak najbardziej oczywiście zapraszamy. Okej, no to co, ja jestem ready, to będzie ZVP. Prowadźcie, no to się górą. Wyciszajcie się panowie, tak żebyście na nic słyszeli i startujmy. Dobra. Hasu, nie stresuj się. Everything is under control, jak to mawiają. Dobra, startujemy. Tak jest, co złego to nie ma. O, PVZ, bardzo będzie ciekawie. No na pewno będzie PBZ, ciekawy to. PBZ zapewne. Zawsze ciekawe. Tak, no ja ten mecz akurat. No, to się na pewno będzie działo, no. Już miałem przyjemność oglądać Kazaro jak gra, więc. A tylko komentować wielokrotnie. Więc pewnie będzie miał wiele do powiedzenia o tych graczu, albo chociaż coś więcej niż ograniczacie. Co. Powiem tak, że miałem przyjemność komentować Lana, którego organizowali, to były same zergi, więc jak ja już... Jakoś nie chce mi się komentować zerga, pamiętam, że spędziłem cały dzień na komentowaniu ZVZ i to naprawdę było irytujące. Chociaż bardzo przyjemnie mi się to komentowało. Ale to nie teraz, może po tym meczu. Nie ma problemu. Chcesz komentować, czy ja mam? Ja komentuję teraz, tak. Okej, to kamerkę pobiedzę. Tak jest. Dobra. Czekam na Kazaro, ciągle się czytuje tam. Tak jest. Coś naprawdę dzisiaj mało tych ludzi. Troszkę mnie to niepokoi. Zapraszajcie znajomych, podajcie oczywiście na treningi SC2. Chciałbym oczywiście gorąco przypomnieć o tym, co to wszystko ma na celu, słuchajcie. Co to ma na celu te spotkania? Przede wszystkim to, żebyście ćwiczyli, przede wszystkim to, żebyście mogli znaleźć sobie przeciwnika takiego, jakiego chcecie. Chcecie grać Aterana? Dokładnie. StarCraftowym, jeśli chodzi o polską scenę. Tak, przede wszystkim to jest bardzo istotne. Chcecie grać na Aterana, przychodzicie, gracie na Aterana. Chcecie grać na Protosa, przychodzicie, gracie na Protosa. Dla każdego się zerka. Tak jest, dla każdego coś dobrego. A i bardzo fajnych ludzi można poznać, więc też oczywiście wszystkich pozdrawiam. No ale dobrze, przejdźmy w takim razie już do całego meczu. A tym po prawej stronie na samej górze mamy kogo innego jak Kazaro, reprezentującego klan KDV. A na dole po lewej mamy Greyhata, którego już w sumie mieliśmy przyjemność oglądać. Może ty coś powiesz na temat Greyhata, ja Greyhata, nie słynę. No na pewno niekonwencjonalne buildy. Jeżeli zobaczymy to samo co w żadnej grze, to no... Na zerga mi się wydaje, że nie zobaczymy tych Feniksów ponownie. No nie, można, bardzo, bardzo fajne zagranie takie ma z Feniksy, powiem ci. Na pewno ciekawe, aczkolwiek jeżeli tutaj Kazaro oglądał poprzedni mecz na streamie, to no, może się tego spodziewać, tak umówmy się. No z tym spodziewaniem to jest różnie, bo spodziewać to się można wszystkiego, tak na dobrą sprawę, ale trafna uwaga moim zdaniem, trafna uwaga. Słuchajcie, no to co tu więcej mówić, z 15 do 14, jeżeli chodzi o suple, oczywiście Overlordy wyruszyły już swoją podróż życia, czyli mkną przez mapę. Słoniki mkną. Tak jest, to są francuskie słoniki, które pędzą
Zobaczyć przeciwnika, aby zobaczyć, co tam się dzieje i co tam się może wydarzyć. Probka gry Hata oczywiście zmierza już w kierunku przeciwnika, aby również zobaczyć, co tam jest się dzieje. Ekspansja zagrana. Tak. Co jest dosyć standardowym zagraniem? 15 dronka i hacza. Tak, ale nie zawsze to jest na przykład grane na Protosa. Na Terana to jest always, 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 always. A na Tosa no, nie zawsze. Tak, Hatchery for Life. No. Dla tych, którzy mają lotwa, to dobrze wiedzą, że to jest pierwsza rzecz, którą się robi z Ergiem. Z Ergimba, ale koniec, dobrze. Koniec o Imbuni. Koniec o Imbuni. Kaczor tak Imba. Jest. Tak jest, tak, kaczor Imba. Tak, no widzimy jest również asymilator. Tak, dobra. Co jest bardzo ważne. Jest! Jest ciachacza szybko zagrana, proszę. Tak, before pull. Dokładnie, to jest bardzo istotne. Nastawienie na ekonomię, a następnie na pusha. Tak, co jest bardzo istotne, przeciwnik chyba nie zobaczy. Co ciekawe, ekspansji nie zobaczy. Nie ma skauta gracz zergowski u Protosa, a decyduje się tak bardzo pewnie na zainwestowanie tutaj w bardziej w ekonomię, kładzie nacisk na ekonomię. Powiem tak, no i zobaczymy, czy to zostanie zauważone, milimetry i nie, milimetry brakły, tak naprawdę. Ale jest, udało mu się Kazarowi to bez większego problemu zakamuflować, mogę tak powiedzieć. Mi się wydaje, że po prostu był łód szczęścia i mógł to sprawdzić, mógł podejść, zobaczyć, ale on jednak twierdzi mimo wszystko, ta proba myśli, że to gdzie indziej się znajduje. Tak, przechodzi, widzisz, że się w tym momencie znajduje proba Greyhata całkowicie po drugiej stronie. Byłaby to dosyć istotna informacja tutaj dla Greyhata. No dość, że tak powiem... Nawet kluczowa, bardzo powiedziałbym. Istotna. Kluczowa, o, dokładnie, tego słowa mi brakowało. Jak najbardziej kluczowa, no ale w tym momencie, no niestety, ale jest dostawiana ekspansja po stronie Greyhata, to jest dobra zagrywka, mimo tego, że nie widział tego, że jest kolejna grana. Mi się wydaje, że mógł to wyciągnąć, tam informację po tym, że miał późną graną, bardzo późno grany spawning pool. Wydaje mi się, że akurat tutaj był ten moment kluczowy. Dlatego zaczął szukać tej ekspansji. Póki co jak najbardziej na plus odpowiedź w postaci ekspansji, moim zdaniem, jak najbardziej trafiona. Dostawiona gateway, będzie robiony wall. I oczywiście pierwsze stalker już wyszedł. Zdecydowanie gracze protoskiem tutaj brakuje wizji, jeśli chodzi tutaj u zerka. Graczowi protoskiemu, tak. czy graczemu zergo, graczu zergowemu. Brakuje tutaj ewidentnie wizji, żeby sprawdzić, co się tutaj dzieje u zerga. No tak. No mu coś generalnie zabrakło, tak, no nie zauważył, tak. Że jest ekspansja. No, brakuje tego, ale nie będziemy tego ciągle odgrzebywać. Jeżeli chodzi o drony, to jest bardzo istotne, jest 36 do 28. No, jest i to tutaj będzie... Tak, będzie bardzo mocne grane eko, cały czas tworzone są drony. To jest takie bardzo standardowe u zerga, że on przez pierwsze minuty czeka na ruch przeciwnika. Jest Roach Warren, czyli prawdopodobnie tak. Zobaczymy tutaj Roach Hydra albo jakiś Roach Link. Ciężko powiedzieć. No. Jak na moje, no Roach Hydra jest na tyle mocnym i potężnym. Na pewno gracz zergowski ma tutaj bardzo szeroki wachlarz możliwości w tej chwili, zagrywając te trzy ekspansje. Tak, w tym momencie oczywiście Suicide Overlord wypuszczony, niepotrzebnie cofnięty. Tak, niepotrzebnie cofnięty, bo mógł tam jeszcze 20 mm przejść. No i tak by nic nie zauważył, ale mógł chociaż stawiać pozory. Oczywiście robiony już Metabolic Boost. Może nie już, ale jest Metabolic Boost stworzony. Ale jest, tak. Saturacja no jest taki malutki byk, widzimy 4-3, 2-3. Tutaj ma grasz zergowski, to można powiedzieć już albo dopiero, zależy co chce grać, tak jak już. No właśnie. Tutaj w tym momencie ekonomia Spine jest trover. Istotna. A co jest ważne, Greyhat w tym momencie kolejną ekspansję stawia. Tak. No, wyczuł tutaj przeciwnika, wyczuł. Naprawdę on wyczuł. Nie wiem, czy on przynajmniej nie ryzykuje, czy to raczej nie może tą drugą stroną. A, pachnę, spróbuję, co mi tam. Słuchaj, ale... może ten słoni coś tam powiedział do Gateway. Tak, może coś tam rzekł do nich. Oj, stary, ruszaj się szybko. To był Overlord z Drajca w takim razie. Tak, co jest bardzo istotne, również są dołożone dwa spajny, czyli zabezpieczenie jak najbardziej. No i w tym momencie Fenix leci. Tak jest, halucynowany Fenix w tym momencie zwiedził. Tak, brakowało, ten scout ze strony Protosa. Tak, jak najbardziej. Troszkę później wyszedł. Ale mi się wydaje, że on tutaj trzymał tą energię, póki nie poczuł się bezpiecznie, aby mieć te force fieldy, które jednak bardziej są mu potrzebne. Jest zrobiony foton kanon, zablokowany bardzo ładnie. Ta ekspansja mi się wydaje, że wybroni się. Jednakże Kazaru też czeka na ruch. On też czeka na ruch przeciwnika. Zdecydowanie według mnie nie wykorzystuje tutaj wypracowanej tej przewagi, jeśli chodzi o ekonomię. Nad Protosem.
No, o tej przewadze pewnie dyskutowałbym, bo tutaj no, kazało mi się... No w tej chwili to się wyrównuje, tak, zdecydowanie. Aczkolwiek, no, przez moment była, umówmy się, ta przewaga i mógł tutaj coś przeatakować. Powiem tak, jeżeli ktoś z dergów mnie ogląda, z tych wyższych lig, to mam nadzieję, że mi zwróci uwagę, jeżeli się mylę. Tutaj raczej on czekał na pierwszy ruch swojego przeciwnika, aby się wybronić, bo on teraz chce to bardzo mocną ekonomię postawić. Nie zauważył tej ekspansji Protossa, co jest dosyć dużym błędem. Jest bardzo dużym błędem, bo no, jest taka niepisana zasada, żeby zawsze mieć jedną bazę więcej niż trzy jednostki. W tej chwili nie widzę, co tam buduje gracz dergowski. Jakbyś mógł... zakładam, że to są lingi. Tak, masa lingów oczywiście i do tego Spire. Czyli zobaczymy tutaj całkiem możliwe, tak mi się wydaje, chociaż są robione upgrade'y do Roachy, Link, Hydra, Muta. No i w tym momencie Fantoma Recharge puszczą, on zostanie wybronione bez większego problemu. Świetnie to zostało. Czy mógł puścić Force Field'a, mógł przyblokować, zawsze byłby troszkę do przodu. Jednakże, jeżeli tego nie zrobił, no nic nie stracił, nic nie zyskał, ładnie wybronione. Bardzo ładnie, Kazar oczywiście utrzymuje wizję, opada go za to pochwalić. No i 13 mutalisków, to jest coś, co... Co może zaboleć. Tak, co zaboleć, i na pewno zirytować. Albo finalnie nawet zniszczyć bardzo mocno ekonomię, no tak. Szczególnie, że Photon Overcharge został puszczony, więc... Ale jest energia na drugi. No jest energia na drugi, może odstraszy. Jednakże split wystarczy po te 7 mutalisków na każdą linię minerałów i to naprawdę może zaboleć. Będzie to miejsce jakieś harasy ze strony Zerga tymi mutaliskami w naturalu. W głównym naturalu, może tak? Tak, w tej chwili dokładnie zmierza. Tak jest, mutaliski, tak jak powiedziałeś, lecą do przeciwnika. I ja jestem ciekaw. Ja jestem ciekaw, mimo tego, że obserwery rozstawione nie w tym miejscu, co trzeba. Gracz protoski zdecyduje się tutaj na High Templar, co najbardziej będzie trafną decyzją. W High Templar ciężko będzie mu wycelować. Jak najbardziej. Zaznaczony Storm w tej chwili. Tak, widzę, jak najbardziej Storm jest tu. I zakolikowany został jeden kolos. O, Kazara laguje. Tak, no tutaj malutki spike. Oddala się. Co jest istotne ponownie, to jest, jak powiedziałeś, jest ten Pionic Storm, który dobrze puszczony, na pewno te mutaliski zmiesza z błotem. No ale cóż, pierwszy trzeba go dobrze puścić, a wiemy, że mutaliski są na tyle mobilne, iż będą mogły się wycofać bez większego problemu. Kazar oczywiście dostawił kolejną ekspansję, nie ciężko się było tego spodziewać. Ale oczywiście trafną decyzją. Tak jest, Greyhound też nie pozostaje obojętny, też robi oczywiście ekspansję. Tak, znaczy praktycznie cios za ciosem, robią to samo. Tak, to dziwnie to zabrzmi, taki mirror mały. Tak, mały mirror, tak. Tak jest, ale bardzo spokojnie, 13 minuta tutaj nie miało miejsca żadnego harasu, takiego większego, który zeszkodził. No, Grażerkowski ma tutaj lepsze te nadwyżki w chwili obecnej. Tutaj może byśmy malutką przerwę zarządzili, aby panowie mogli sobie spajki uspokoić. Ale niestety nie możemy do nich napisać, przynajmniej ja nie mogę. I ta armia się mija, czy ty to widzisz w tym momencie? On będzie musiał Mothershipem cofnąć, on będzie musiał to wszystko cofnąć. To zaboli zdecydowanie gracza Potowskiego. Tak, ponieważ Zerg ma się czym bronić. W tym momencie wjeżdżają, Dark Shrine będzie zesnajpowane. To go na pewno zaboli, tam się troszkę robiło. Nie wycofuje tych jednostek. Jest zniszczony już Dark Shrine. Jest atakowana lanca, jednak, że nie. Wycofał to. Wycofał, ponieważ boi się tutaj jakieś większe szkody. Dokładnie. No i cóż, tej armii Zerga jest stanowczo za mało, Archonty tutaj bardzo ładnie tankują, bardzo prawie udane Force Field, no brakło jednego Force Fielda. Roachy w tym momencie przybywają. Tak, ach, ciężko to widzę, mutaliski no nie są dobrą kontrolą na to, co posiada przeciwnik, szczególnie, że Blink w tym momencie został jak najbardziej udany. Zła decyzja z warpowaniem tutaj jednostek z Warplizma. W każdym razie za pozycję została odebrana zdecydowanie. Tak jest, ale to jednak opłaciło się mu bez, naprawdę, opłaciło mu się bez apelacyjnie tutaj Protoss po prostu miażdży te jednostki zergowskie. Ojej, agresywny blink jeszcze tutaj. Nie będzie tutaj większego problemu. Tak. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to był koniec, bo jednak armia jest podana, są 32 lingi. Force fieldy są puszczane, jednakże energii zaczyna brakować. Jeszcze na te parę się znajdzie, jednakże mutaliski dobiegają w tym momencie do stalkerów, jest próba ich zesnajpowania. No i armia Protossa w tym momencie na pewno tutaj odgrywa sporą rolę ten plus 3 do ataku po stronie Protossa. No i w tym momencie spójrz na to! Bardzo duża ilość lingów, jednakże Blink zrobił ponownie. Spójrz jak agresywnie tutaj Protoss. Nie boi się blinkować tej jednostki. Tak jest, GG, Kazaro postanawia się poddać.
No za dużo, jednak Blinkstalkery w tym momencie, tak, no Mutalisty tak. Nie był trafiony pomysł. To nie był trafiony pomysł, sam byłem zdziwiony. Raczej tutaj bardziej byłaby odpowiednia masa tych roachy. No roach Hydra, tak, roach Hydra jak najbardziej tak, tutaj tak, byłaby tak, trafiona. Za bardzo tutaj pokombinował. No jest napis GG, ale ja gra się nie kończy. Grałem grasze. Chcę walczyć, nie chcę tego podać, jest 18 roach budowane, one są naprawdę w dużej w tym momencie, no ale nie, no to ja już tego nie widzę. To jest Miazgunia. To jest Miazgunia, bardzo ładny blink oczywiście. Dziękujemy Greyhat, oczywiście panu, wygrywa tą grę. Greyhat wygrywa, ładnie, bardzo ładnie. Bardzo fajny mecz. Ciekawe. Pod koniec sobie zniszczyłem War Priest pana. Okay. Zauważyłem. Dobrze. W takim razie przełączamy się tutaj chwilowo. Tak jest. Dzień dobry. Jak tam? Cześć. Coś tam dla nas macie? Nie, na razie nie grałem. User joined your channel. Ale słaba gra. No to są dzisiaj tutaj na środek. Nie wiem co ja gram, grałem na pałę. Mamy tu jakiegoś terana dobrego takiego? SN. Dobra, ja sobie też terana z miłą chęcią pooglądam, pokomentuję. Jeszcze 15 minut temu uważałem, że jest mi najgorszy. Dajcie mi chwilkę, tylko teraz skoczę. Poszukuję terana, który chciałbym chwilę mi pobić. A jak jestem trochę protosem? No, słucham cię. No bo wczoraj się przerzuciłem. Aha. Na terana i potrzebuję jakiegoś ten... Generalnie, żeby powiedzieć, jak w ogóle zagrać. Wiesz co, odezwę ci się na prywatnie, bo tu szumy... Wejdź na Dixu TV, na grupę. Jestem. To tam się znajdziemy. No to fajnie. Napisz coś, to się dodamy. Dobra, no to co, my schodzimy na jakiś pokój, rozumiem? Boże, co to była za gra? To kto gra w końcu? Ja mogę. Wszyscy. Ja też mogę zagrać. Chociaż nie, bo ja mieści. No to dobierzcie się parę. Dobra, jestem z powrotem. A propos Janek, miałem tam propozycję taką po tutaj pomyciu w tej chwili. Aby komentować w tym momencie bez nazywania jednostek po nazwie i budynków. Swoimi słowami opisywać budynki i jednostki. Będzie śmieszne. Co ty na to? O Jezu. Podejmie się takiego challenge'a. Challenge. Również chciałbym zaprosić, jeżeli ktoś jest chętny do wspólnego komentowania w tej takiej konwencji. Jeżeli ktoś jest chętny. Kwa. Może być kwa, ciężko, kwa. Może być ciężko. Wudzimy okrągły budynek. No, dokładnie tego typu. Albo na przykład koruptor latająca ośmiornica tego typu komentarza. Nie wiem, może być. Czy byś się podjął tak czegoś no, takiego ze mną? Mogę się podjąć, ale to... Kurde, to będzie ciężkie. No będzie ciężko, ale to śmiesznie. No, na pewno sobie no. Coś innego. No dobra, no to okej, nie ma żadnego problemu. No bo to co, chce być tak komentowany? Tak, to by chciał tak być komentowany. Eclipse? Czemu nie odpisuje tekster? No, teraz on mówi, że ciebie nie ma, że ty robisz drugą reloga, nie? Tak. No nie. To on musi zrobić reloga, ty. Ty masz, ty podobno robisz reloga. Nie robię, bo jestem dopiszę nawet do niego. A jesteś normalnie dostępny? Tak, jestem Dash. Ale dostępny w sensie, że masz zieloną, nie away czy coś takiego? Nie, jestem zielony. Zielony. Mam zieloną kropkę, tak. Daszu, ja ciebie też nie widzę tutaj. To jest najlepsze w ogóle na grze. No dobra, to czekamy na jakieś zaproszenie, co tam się dzieje. Co się dzieje? Kupcie sobie okulary. Okulary, nie, wczoraj miałem to samo, wiesz, zasetowałem po prostu Battle.neta i pomogło. Ja oni tak mają zawsze. No, zrobię tego formata. To wrócę. Dobra. Poniżej pana wygrają. No, mało, naprawdę mało dzisiaj osób tutaj do nas padło. Przez tą twoją kaczkę. Przez tą moją kaczkę. Przestraszyli się, że nie umiemy gadać. Tak jest. Spokojnie, za tydzień będzie ich więcej, a za dwa wakacje jeszcze pewnie więcej.
O jest! Dostałem! Jedynkę może być jeden. User left your channel. User left your channel. Poczekaj, gdzie jest? Eclipse, jestem z tobą w klanie. Dzięki, fajnie. Jestem zaszczycony. User left your channel. Co się tutaj dzieje? To Janek nam tutaj zniknął. User joined your channel. O, Janek zniknąłeś na chwilę. No, uciekłem. Aha. No to panowie i panie. No, mamy tutaj lekki nastrój. Coś... Gorki. Ja bym zagrał, ale mam lagi. Ja bym z wielką chęcią zagrał jakąś grę. Tylko po prostu nie mam z kim. Możemy to ja spróbować. Albo jest Greyhound, niech z tobą zagra. To zaproś mnie. A pytanie, dlaczego w piątym pokoju jest 5 graczy? Nie, 3 graczy. No nie, bo tam są dwie nowe i Mara coś tu gada. Mara coś tłumaczy. To może być. To kto tam chciał grać? No nie wiem, zakładajcie, że tak powiem, cokolwiek nie zapraszajcie. Pan Gotsy chciałby zagrać. Tak, Gortz. Z wielką przyjemnością. A, to jesteś... No to jest Terans. A, bo to jest Gortz. Hyper no to... Y. No. No to enjoy zatem z kimś. Dokładnie. No to... Janek! To ja, dzień dobry. Dzień dobry, Siema. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Kobieta gra w StarCraft. Ej, nie będę tak będzie, słuchaj, Mara, super challenge komentatorski. Nie będziemy nazywać jednostek ani budynków. Tak. Czyli typu... Ej, ale jazda. A kogo będziecie komentować? Mamy Gordsa i kogoś jeszcze? Kogoś jeszcze. Tak. Eclipse. Eclipse jeszcze. Mara, no to chciałabyś z nami pokomentować w takiej konwencji? Dajcie mi Inwa. Dajcie mnie to. Dobra, okej. Okay. Dobra, ja chcę wyjść na kanał, gdzie to się dzieje. No ja też czekam na Inwa ciągle tutaj. Od graczy. Inf. Inf. Komentator musi prosić o Inwa. Dobrze, no to może ja założę grę, skoro nikt nie jest chętny. No ciężko to komuś. Rozumiem, że Mara z nami komentujesz, tak? W tej konwencji. Oczywiście! No dobrze. Dobra, ale mogę też dobrze. Widzę. Nie, po prostu ja już sobie teraz wyobrażam i po prostu już się zwijam ze śmiechu. O Boże. Chcesz ty zaczynać? Robot kuchenny na żelaznych nogach, Stalker. O nie, czy widzimy w tym momencie żelazko w postaci kulki? Tak, tak. Okej. Okay. Będzie dobry challenge, bardzo, to możesz to nagrywać. To będzie wszystko potem wrzucone, spokojnie. Trzeba wyciąć, bo... O, tutaj Mara chce grać, widzę. A, jasne. Nie, Mara, dobra, to przechodzimy na inny pokój w takim razie. To tak jest, na inny pokój w takim razie. Dobra, idziemy. To jest Essensa, tak? W końcu z kim ja miałem grać, bo nie wiem. Wejść do tego jakimś kursem, do tego tak on się podejdzie. O, jesteś Mara, jeśli chciał hasło wrzucać. Dzień dobry. Dobra, dzień dobry, dzień dobry. Jestem za tobą Essence, ale Eclipse wygrasz to. Czekamy na zaproszenia ciągle. Ale my nie gramy, my po prostu tak rozmawiamy na razie. Aha, to jednak nie, to nie oni grają. To kto gra? Kto gra? No Protossa na przykład. Tasz. Nie, wyszukany. Ja już się nie grałem, ale nie, ten... Grot chciał grać z kimś. No to nie wiem, ogarniają coś, to powracam w takim razie na treningi, bo jest zamieszanie straszne. Gorszy Besha pyta na Protossa. Z tą grą? Bo tutaj czekamy ciągle. Nie, już Gorz, czekamy, tylko czekam na przeciwnika. Chcę zagrać jeden na jeden. Gorz? Gorz i Greyhound gracie, gratuluję, no, wygrać. Okay. Idziecie na pokój drugi. Proszę. Gibson. No. Powinien. Dobra, zaraz tutaj zajdą. O, tam zajdą. Już! Jak, od jakiej rangi przyjmują DGPX? Od Diaxa teoretycznie. A, ty jesteś... A, ja wiem dlaczego. Wszystko jasne. Dobra, tam panowie się jakoś organizują? No to panowie, jest... Tak, jeszcze Marę trzeba zaprosić w ogóle. Ja też i Dasza. A Mara Dasza jest, zaprosi. Boże, Hasa nie ma. I Dasza nie ma. O, może nie to part, co ja robię? Wyjdź. Już zrobiłem. Wyjdź, suggested to game.
Gords. Koledzy, zaprosicie mnie, czy nie? Niezbyt, tak. No właśnie, też nie dostaję zaproszenia, coś panowie troszkę... No dostałeś zaproszenie. Dostałeś zaproszenie. Nie, nie, ale teraz dostałem, tak. A ja nie dostałem. Panie. Dobrze. To ty masz się znaleźć. Okej, okay, osoby, które grają, bardzo proszę o wyciszenie się w takim razie. Ej, zapomnij się o mnie. O kim? Kim jest o mnie? Taszu. Już opalili? Anuluj to! Anuluj, Dobra, dawaj na streama, Dobra, to chcesz rozpocząć stream, czy chcesz... Mara rozpoczyna. Nie, mam w tym doświadczenia, to zacznijcie. Wiesz co, Mara, ja też, wiesz, ale... Nikt nie ma doświadczenia. Nie, Janek ma doświadczenie, co ty gadasz? Ale... No to Janek dajesz. Ale... Dobra, no dobrze. Ale... chyba je zapowiem tutaj. Tak, w lewym dolnym rogu widzimy latające roboty kuchenne. O Boże. Jest to rasa ludzi. Grasz nazywa się Gords. Tak, bardzo dobrze. Tak jest, na godzinie 12 widzimy prawdopodobnie zmywarkę. Produkującą małe tabletki do sprzątania. Nie, jak najbardziej. Z tego, co mi się wydaje, są to tabletki, które w tym momencie zbierają tak kryształy mocy. Jest to gracz Greyhat. Tak jest, jak najbardziej. W tej chwili, jak widzimy, został postawiony przy zamrażarce. Kulka Kalgonu. Jest to kulka Kalgonu, zdecydowanie. Jak najbardziej jest to kulka Kalgonu tak i w tym momencie, to widzimy u przeciwnika, jest robiona medelniczka, tak? Medelniczka tak jest zostawiana przez latające... Boże, co to było? Roboty kuchenne. Tak, latające roboty kuchenne w tym momencie dostawiają oczywiście. Standardowo. Mara, co powiesz o tych robotach kuchennych? Są dobre? Wiesz co mogę powiedzieć? Jak już pracują, tak? Tak, co mogę powiedzieć o robotach kuchennych, to przede wszystkim mogę powiedzieć to, że w tym momencie dostawiany... Nie no, tak się nie da komentować. Tak. W tej chwili zostaje dostawiany kominek ze strony tutaj. Tak, jest tworzony robot kominek. Kuchenny bardzo się tutaj stara, jeśli chodzi o rozbudowę aneksu kuchennego. Tego co widzę, słuchaj, tutaj kapsułka idzie do przeciwnika. Idzie do przeciwnika. Kapsułka zniszczenia zostaje tutaj budowana. Tak, zobacz. Jak najbardziej. No tak, jak najbardziej uważam to za stosowne, żeby to tak nazwać, może być to kapsułka. No i zapewne wejdzie bez większego problemu, tutaj nie ma blokady. Tak. Scouting będzie jak najbardziej odbyty, jakby tak zabrzmiało. Za dużo jak batów. Najbardziej. Tak jak jest, najbardziej. No i co widzimy? Jest tutaj tabletka ze zmywarki. Antena wychodzi, chyba antena będzie wychodzić tak, w tym antena momencie. Antena będzie wychodzić zdecydowanie. Jak myślisz, co będzie tutaj oglądał tutaj ten szef kuchni? Ciężko powiedzieć, więc póki co jedna jak z tych... Widać, ruch w restauracji jest. Jest, jak najbardziej. W restauracji jak najbardziej się znajduje. Teraz warto zauważyć jedną rzecz, że... Przystawka zostaje tutaj podana. Tak, właśnie, leci do... Boże, nie pamiętam tych nazw w ogóle, co teraz wymyśliłeś. Ale to jest zły challenge, szanowni, to jest zły challenge. Probki to są tabletki do zmywarki. Nexus to jest zmywarka. No i w tym momencie kłusownik z Miletu był u przeciwnika, cofa się do siebie, aby tutaj zniszczyć jak największy... Nie będę tak komentował, nie dam rady, naprawdę, to jest wykonalne. Nie, jednak nie. Kontynuujcie, postaraj, ja nie dam rady. Dobrze. Jak widzimy... peryferia kuchenne zostają dostawiane ze strony terana. Już to tak nazwę normalnie może. Jak nazwałeś baraki, Janek, tutaj? Że tak powiem? Baraki przede wszystkim, ty to nazwałeś, to nie pamiętam. Nie, baraków nie kominek, nazywałem. To był kominek. Kominki, tak. Kominki oczywiście obok mydelniczek są, blokują w tym momencie wejście. Są tworzone kolejne kominy, z których najprawdopodobniej nie wyjdą kominiarze. Tak, tutaj będą jak kominiarze widać. Z tego. Gracz od zmywarek produkuje kolejną zamrażarkę. Tak, no zamrażarki? Została produkowana tutaj gosposia po stronie zamrażarki. Ciężki komentarz dzisiaj jest, To nie jest normalna rozmowa w takim. No, kłusownik z biletu, jak tutaj widać, zeskautował bardzo dobrze.
Ja rezygnuję z tej formy, bo już kiedy... Dobrze, wróćmy do mnie komentarza. Przygotujemy sobie kiedy indziej jakieś ciekawe określenia na danej Polski. No, musicie się nauczyć od nas. Tak. Dobrze, jest. Więc nastawiony zostaje tutaj... zostaje anulowany w tej chwili tej faktory. Tak. Są produkowane kolejne... kolejne mariny. Tak, mariny, przepraszam, mówisz o kusownikach, to są kusownicy. Są kusownicy ze sprzętu, ze sklepu AGD, to są gosposie, kusownicy z MediaMarkt. Gosposie, jak widać, tutaj czuwa nad... Jak najbardziej. Koncepcją, nad, tak, nad koncepcją, koncepcją tego komentarza, tak. A kusownic mnie to tutaj odważnie. Tak, jak najbardziej. Uważam, że faktycznie w tym momencie kłusownicy po stronie Gorca będą zmagali się ze sprzętem do sprzątania. Proszę. Jak najbardziej w tym momencie nie jest oczywiście próba podejścia do tego wszystkiego. Zwróć uwagę tutaj, że gracz portowski tutaj dosyła swojego blendera w stronę terena. Tak, tak. W tym momencie blender zauważy na prawdopodobnie armię, która w jego kierunku jak minął najbardziej się idzie. Tak, miną się. Zobaczymy. Musimy to zobaczyć na kamerze. Jak najbardziej nie było możliwości, aby to zostało zauważone. Zauważ, że gracz Terański tutaj dostawił kolejnego robota kuchennego. Tak, tak. Warto, ale nie, jest kolejna suszarka. Kolejna suszarka wyszła przed bazę. To była suszarka. Blender. No będzie suszarka w tym momencie, zauważy bez większego problemu to, co do niego idzie. I trzy roboty kuchenne stoją wraz z latającym dronem. No ale! Gosposia tutaj wyraźnie czuwa nad tą rampą. Tak. Nie chce puścić obcych gości do swojej kuchni. Tak, suszarka nie zostanie zauważona. Cóż, nie ma żadnej wizji, tak gracz z AGD, więc... No i jest próba wejścia, w tym momencie będą dorobowane stalkery, piękne centry oczywiście, force field, plastyk, jeżeli chodzi o energię. Zbyt niska temperatura tutaj panuje po stronie gracza protowskiego, w związku z tym tutaj drzwi zostały zamrażone. Tak jest, do lodówki nie ma żadnego dostępu w tym momencie. Zauważył, że będą tworzone wielkie ogniwa lodówki i jest dostawiana obrona do kevlaru. Zobacz, jak tutaj dzielnie chodzą te trzy jamniki. Nie, to jest za mocne. To jest za mocne. Mecz się zapowiada ciekawie, a tutaj jednak walka AGD z RTV jest jednak, no jest. Niestety. Ewidentnie ciężka, nie? I zostaje tutaj budowany po stronie terena nowy szef kuchenny. Tak, i co widzimy, jest dostawiana obudowa pralki. Jest duże, tak, jak najbardziej, jest to będzie tworzona. Tak, marki Teran. Nie, tutaj oczywiście mówimy o kolosie. Jest robiona lanca. Widzimy klauna na szczudłach w tej chwili. Tak, klaun na szczudłach w tym momencie ma dostawioną lancę, dzięki czemu będzie mógł wyżej skakać. Tak. I będzie mógł łapać swoich oczywiście kolegów ze sprzętu tak AGD. Jest. Widzimy tutaj również wśród jednostek protowskich trzech wściekłych kucharzy. Tak, trzy kucharze, jak najbardziej. I proszę Państwa... Jest sobie na kolejna lodówka. Tak. I w tym momencie oczywiście szybki przeskok sprzętu AGD jest również robiony. To jest bardzo istotna informacja. Nie wiem, czy to zostało w ogóle zobaczone przez sprzęt kuchenny. Czy sprzęt kuchenny to zauważył? Widzimy tutaj ze strony terena wybudowane dwa stymulatory do masażu. Bardzo dzielnie masują teraz. Trzy. Stymulatory do masażu. Skąd to wziąłeś? No i jednakże w tym momencie stymulatory lecą do przeciwnika, one będą chciały wymasować wszystkie swoje jednostki, które zostaje. W tej chwili wychodzi właśnie The Body Facility, nowy klaun na szczudłach. Tak, ale te klauny na szczudłach dobrze wiemy o tym, że mogą sprawić ogromne problemy. Tak. Wszystkim masażystom. Zdecydowanie. Tak, masaż w tym momencie nie jest tutaj dobrą stroną. Ale słuchaj, możemy powiedzieć, klauny też masują, masują. Trzeba zwrócić również uwagę, jeżeli zostaje wybudowane tutaj ulepszenie do klaunów na szczudłach, no to te latarki jednak mogą mieć daleki zasięg i no, może mieć na pewno lepiej rozświetlony teren, teren tutaj, gracz protowski. Tak, jak najbardziej. Stymulator masażu dobrze działa, jak widzę tutaj. Tak, stymulator masażu w tym momencie cofa się, a stymulatory cofnęły bez większego problemu. Ponownie. No. A ta suszarka sobie tutaj patrzy, co tutaj się buduje. Tak, suszarka dobrze widzi, że w tym momencie są dwa asymilatory pseudokosmiczne wybudowane. Zostały tutaj wyprodukowane
troszkę tych kombiwarów, aka Maruder. O Boże. Tak, o nie. Jeżeli chodzi o miny, możemy je śmiało nazwać, słuchajcie, berłem. Berła do mycia. Mhm. Oczywiście chciałem powitać wszystkich na czacie i chciałbym uświadomić, że to, co w tym momencie robimy, to jest odcinek jak komentarz. Tak, to jest tak zwana improwizacja i challenge, jeżeli chodzi o komentowanie, które dosyć ciężko nam wychodzi, więc miejmy nadzieję, że następne razy pójdzie nam troszkę lepiej. Z piwnicy wychodzą nowe szczury, aka Viking. Tak, są szczury? Czy są budowane szczury? Aka Viking, tak. I wyleciały z nur nowe szczury. Ale widzimy jeszcze jedną suszarkę, która stoi przed bazą. Siwika, to jest, dlaczego ona jest ważna? Ponieważ widzi wszystkie psy, które wychodzą z tej bardzo AGD. Dziennie miksuje tutaj powietrze. Tak, bardzo ładnie. Wymasowane zostały klauny jednakże. Ej, jednak... co bierzecie, bo ten, bo też bym wziął trochę. Nie, no jak widzimy, zostaje tutaj produkowany u gracza Protowskiego barwny motylek, który jest w stanie tutaj wypuszczać swoje pyły w bazie Terana. Tak, szczególnie, że są dobudowane wielkie kwadratowe sedesy, które nie rozwinęły się do... No i niestety chyba nie będzie możliwości, aby w tym momencie tak ten zrzut masażu został wybroniony. No jednakże kibel otwiera się. Tak, jak kiedy nazywane kibel się otworzył? Były te mariny? Jak przyjęliśmy sobie mariny? Boże, to te mara jest zapamiętywane. Kominiarze chyba. Dobra. Kominiarze. Tak, więc kominiarze z kombiwarami tutaj szturmują dzielnie. Jednakże w tym momencie, no niestety, kucharze z Ajur niszczą doszczętnie tą armię, więc... Tak jest. Wściekli kucharze bardzo dobrze tutaj zaszturmowali. O, i tak widzimy jest. Kolejne zbiorowisko. Mamy tutaj na załączonym obrazku widzimy szczury, kominiarze i kombiwary. Mało tego, jest jeszcze tutaj... Nie powiedziałeś tego, jest berło, jeszcze tutaj... Berło, tak, są dwa berła, do mycia. Dwa berła do mycia. I jest zostawiany kolejny robot kuchenny. Na godzinie 8. Warto zauważyć, ile ma klaunów. Pokaż widzom, ile tych klaunów w momencie na szczudach się znalazło. Tak. Jest ich troszkę. Kucharze w tym momencie dostają mocnego speeda i będą o wiele szybsze. Dzięki temu gotowanie będzie było o wiele prostsze. Szybciej dania swoim klientom. Tak, bardzo istotne jest to, że dostają plus 2 do teflonu. Teflonu w tym momencie jest robione również plus 2 do plastiku, więc... Jest będzie bardzo dobrze tutaj generalnie. Tak, My się też dobrze czujemy. Tak, i co jest bardzo istotne, tutaj jest plus 2 do czyszczenia kominów i plus 1 po stronie sprzętu AGD. Zobacz, tutaj ogromna ilość szczurów oraz kombiwarów i bereł. Tak, ale możemy w tym tłumie również doszukać się pojedynczego stymulatora do masażu, który może tutaj dużo działać. Tak, stymulator do masażu w tym momencie może zabrać swoich kominiarzy i wypuścić ich na prawą stronę bez większego problemu. Jest puszczona wizja klozetowa i zobaczymy, jak to się będzie miało za chwileczkę. Jest oczywiście wizja, jak powiedziałem, jest w tym momencie klany zaczynają atakować. Podchodzą kucharze z Ajur i do tego czteronożne. Tak jest. Ojoj. Mimo tego, że ładny split, ja tego na dłuższą metę nie widzę, jednak kucharze z Ajur. Tak jest. Bardzo mocno. Ale spójrz, gracz Kratowski tutaj bardzo dobrze inwestuje w te kolosy, jednak no... ciężko powiedzieć, co tu się wydarzy. Jak widać, opłacił się... jak były stalkery? Czteronożne roboty kuchenne. Tak, czteronożne roboty kuchenne tutaj robią swoje roboty. W ilości masowej oczywiście. I mamy w tej chwili plus 3 do teflonu. Ze strony gracza obsługującego bardzo dzielnie lodówki zamrażarki. Tak jest. Warto przypomnieć, że teflon to jest nic innego jak możliwość lepszego bicia przeciwnika patelniami. Tak, klauny mogą lepiej smażyć tutaj swoich oponentów. Mam na myśli kombiwary oraz berła. Tak, berła, ale zobaczcie, berła się pokitrały. Berła schowane są bardzo dobrze w tym momencie. Jeżeli będzie chciał sprzęt do mycia toalet wyjść, może być problem, Jest budowana kolejna... To jest... Może jak się to nazywało? Zauważ, kolosy mają bardzo charakterystyczne... Kolosy. Klauny na szczudłach mają... Te szczudła są bardzo charakterystyczne, ponieważ są w kształcie szczotki klozetowej. Tak, dlatego one kolejni się kucharze. Obserwery zgniotły, przepraszam, suszarki zauważyły... Tak jest. Że są schowane w podziemiach.
Berła do mycia. Berła do mycia. Tak no jest. No i plus 3. Skończony teflon na plus 3. Plus 3 do teflonu, plus 3 do teflonu, no to jest naprawdę dużo. Puch, ciężko to widzę, słuchaj, szczególnie, że plus 2 do czyszczenia, plus 3 do czyszczenia kominów też już jest skończone. Tym bardziej, że kominiarze wcześniej zdecydowali się na tak na trzecią lodówkę. O Boże, zobaczymy w tym momencie, jak widzisz... ten atak wygląda! To może być straszne w skutkach tak, jednak, tak, że zobaczymy z bardzo dużo... Jednak co tu bardzo się ładnie wycofane. Kucharze bardzo dzielnie walczą tutaj, zauważ. Tak, to są kolejni przyjemni kucharze. Clown bardzo jest, ładną tak tutaj... W tym momencie miał pozycję jednak, że kominiarze giną. Stymulatory masażu tutaj bardzo dobrze stymulują. Tak, stymulatory jak najbardziej na miejscu i no niestety musiał cofnąć te jednostki. Well play, tak no jest. I sprzęt do mycia wygrywa. Dokładnie, roboty kuchenne jednak no o klasę wyżej niż zmywarki. Tak jest. My dziękujemy za cierpliwość. Dziękujemy bardzo uprzejmie. Wracamy do normalnego komentarza. Tak, wracamy do normalnego komentarza. Tak jest. Dobre, to mi się podobało. Trzeba kiedyś zrobić takiego challenge'a, wydarzenie na Blizzonie. Boże. Dobra. Przełączamy się, rozumiem, ty wierzy? Tak, przełączamy się w tym momencie na tryb komentatorski normalny. No i przechodzimy sobie. Wszyscy grają, zauważ. Wszyscy grają? No nieładnie. Nieładnie. Chyba, że panowie no chcieliby rematcha zagrać tutaj. W takim wypadku. Może. Zobaczymy, czy ktoś jest na grupie, kogo chciałby zagrać. Zobacz, aż 8 jeżeli osób jest na streamie poprzez ten komentarz. Tak jest, ten komentarz faktycznie spodobał się, widzę. Walka AGD z RTV. Napiszcie na czacie, na streamie, czy chcecie więcej tego typu komentarza. Wymyślimy jakieś tak nowe, obsesowe nazwy. Tak, uważam, że na pewno coś by się dla was znalazło. A, jest to ciekawe więcej doświadczenie. Piszcie na czacie na Twitchu, jeżeli jesteście chętni na więcej tego typu komentarza. Pełna improwizacja, jak widzieliście. No aczkolwiek, no jest śmiesznie. I nie pytajcie, co braliśmy. Tak jest. No i czekamy w takim razie na interesantną, bo my wchodzimy na główną grupę, jeżeli ktoś tutaj jest chętny oczywiście na streamie, niech wpada na Blizzonowski TS. Tak jest, no i wchodzimy na trening GSC2. Chodźcie wszyscy. Chodźcie dzieci. Wszystkie dzieci nasze są dobra. I panowie, i panie. Dobraliście. Kupę szczęścia i radości. Tak jest. Wszystkie lodówki i roboty kuchenne są nasze. Tak, ale wiesz co, będzie mi po głowie teraz chodziło za każdym razem, jak będę widział tą... Jak będę widział swoją grę Protossem, to za każdym razem będę widział suszarki, słuchajcie, w serwerach. Wsiako kucharze i klauny na szczudłach. No tak, i klauny na szczudłach. Ja nie wiem, jak to wymyśliłeś, ale... Nie wiem, jakoś tak mi to przypomniał. Pomyślałem o cyrku i jakoś tak... No trochę cyrk był, no. Dobra, okej. Okay. W tym momencie tym pozytywnym akcentem chciałbym, abyśmy mogli tu zagrać. Tutaj widzimy na pytanie, co braliśmy, Janek? To jest tak pytanie. Tajemnica jest handlowa. Tak, tajemnica handlowa, tak jest. Takich rzeczy się nie mówi. Okej. Okay. Uważam, że było śmiesznie, mi się to tak podobało. Jest. Ale czas wrócić do komentarza. Tak. No chyba, że widzowie chcą więcej. Już 11 osób, Janek. Wow, no to oczywiście gorąco wszystkich pozdrawiamy. Proszę. Poprosimy o więcej. Dobrze. Dobrze. Challenge accepted, Janek, ponownie. No nie wiem, ale ja musimy... Ja chyba muszę okno otworzyć ze śmiechu, bo się no tak dobra zgrzałem. Okej, możemy, ale musicie w takim razie na czacie napisać jakiś temat. I prosimy temat dokładnie, w jakim mamy tutaj, że tak powiem, komentować. Jeżeli jesteście chętni do pomocy tego typu komentarza i macie pomysły na kolejne jednostki, to bardzo chętnie tutaj przyjmiemy. Tak, uważam, że... No może jest tak, to do... RK kontra próbniki. Próbniki? To zbyt mainstreamowe. Tak. Po polsku, ja chcę komentować po polsku. No dajesz. No ja to chcę, zrobić. Ja będę na pamięć leciał, bo angielską wersję akurat, ale... No ja akurat w Holandii, więc... O! Ale po niemiecku też mogę. Nie. Czekajcie, wchodzę, ale po polsku możesz jak najbardziej pokomentować. Po rosyjsku? Okej, okay, Boże, jak ja widzę, jak ja odpalam, słuchajcie, StarCrafta i widzę ten napis inicjowanie map. I widzę ten napis inicjowanie map, to jest troszkę przerażony. Okej, okay, słuchajcie, zatem szukamy dwóch chętnych
wybuchanych do wspólnego komentarza wojowników, tak? Chętnych wojowników, które chciałoby... może kolega tutaj Felix jest, chciałby też zaczerpnąć troszkę naszego, że tak powiem, towaru na streamie i pokomentować z nami. Tutaj zadał właśnie pytanie, co prawie. Tak jest. Dobra, no to ja w takim razie... uwierzytelniam, czekajcie. Uwierzytelniasz, to dobrze. A ja inicjalizuję. Okej, dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać, musimy szukać gry. Tak jest. Czekamy na... kto jest chętny? Neddy? Z Gordsem na przykład? Czy nie chcecie panem zagrać? Dobra, no to zapraszam do pokoju numer 6. Numer 6, tak jest. User left your channel. User left your channel. 1 z 10 akurat wyszedł na 6. No cóż. To jak ustalamy? Polska wersja, czy znowu słyszałem? No tak, po polsku, obowiązkowo po polsku. Okej. To jest challenge. Trzeba byłoby zmienić jeszcze nazwę, że to jest challenge. Challenge. Komentarz challenge, po prostu. Challenge, tak. Sick challenge. Tak jest, ale na coś takiego na pewno trzeba będzie zrobić komuś edycję. Tak, bo... tak, tak. No to, to jest evenement, nie? Specjalny jakiś taki nawet panel, że więcej osób jest, załóżmy tak, wiesz, 6 osób. I dobra, ale jakieś oni pomysły chcą przyjść z nim zagadać. User left your channel. Dobra, ja się przełączam na grę tutaj i czekam na zaproszenie oczywiście. O jest. To będzie mi się po prostu siło po nocach, ten mecz. My tak w sumie tak dominująco gadaliśmy, a ta Mara tak cicho, kurczę. Nie daliśmy nawet się odezwać. No nie dali się dać do głosu, ale tylko, aż jedną jednostkę nazwała tylko, no kominiarzy. Nie no, wy się nie nazwali, tylko powtórzyłam. Tak, ja nazwałem, że są kominiarze. No. Już wcale, Boże, nie ogarnę, ten komentarz po prostu było... To było zbyt chore. Dobra, w tym momencie... Chciałem powiedzieć, że to będzie challenge komentarzy po polsku. Jakoś tak nas naszło na challenge'owanie, ale tak, zobaczymy, tak, jak tak. To będzie wyglądało. Urozmaicamy tego streama, po prostu. Coś niekonwencjonalnego wprowadzamy. Dzisiaj dokładnie. No to ja czekam na zaproszenie w takim razie. Ja też również czekam na zaproszenie. Ja też również czekam. To ja może zrobię grę, co? Okej. Też to pytanie, czy jutro do pracy? A jak przetłumaczyli mapę Deadwing w StarCraftie? Na te, umarłe skrzydła? Martwe skrzydła, cię. O Boże! Lokuje! Jak będzie karakany? Tak, masa karakanów walcząca! Zdrowinie to ja bym nazywał. Z marynarzami. Wściekłe jamniki. Nie, no to musi być, a tak wiesz, w ogóle, kto ma grać? Ma grać Gord, no, ale... z Greyhatem. Tak. Ja czekam cały czas. O, czekajcie, wchodzę do poczekalni. Tutaj jedna osoba na czacie zwracam uwagę bardzo. Dajcie invite'a, zaproś, słuchajcie, zasugeruj do gry, sugeruję. Bardzo tutaj właśnie zasugerowała trafną uwagę jedna osoba z czatu na Twitchu, że kolosy to nie powinny być klauny na szczytłach, to powinny być lokówki. Oj, teraz już się nie czepiajmy, tutaj nie wiem, tak bym... jest. Proponuję w kolejnym meczu po tym polskim ponowić. No nie, zabrał mi kolor. To może grać mniejszej na kanał. No, nie, ja wróciście się po prostu. Wróciście się po prostu tak, żeby się nie słyszeli nas całkiem, no. Czy to już wszyscy? No chyba tak. O, tak jest, to, i to będzie TVT, na pewno. TVT. O, bardzo ładnie, Jezus, TVT, bardzo ciekawe. Dwa roboty kuchenne. Pojedynek Masterchef. O Boże, Masterchef Blizzon. Okay. Dobra nazwa jednak na nazwę eventu. O Boże. Masterchef czy top chef? Okej, okay, czyli teraz tak, ja zaczynam, tak? Rozumiem? Tak, na mnie kamerka. No pewnie staramy się to skomentować. Nie, no po polsku, czy też polskie nazwy po prostu. I staramy się to skomentować jak najbardziej. Nie zmieniałem, ale tak. Pamiętam. Zrobimy to jak najbardziej true, robimy to jak najbardziej true, tylko że... Dobrze, się na poważnie. Tak, z tym, że... Ciężko mi się chłonąć jeszcze po tamtym meczu. Tak, widzę, się ciężko chłonąć, no ale okej. Okay. Damy radę. Ja sobie pozwolę poprowadzić. Mara będzie nas wspierać. Tak jest. Duchowo, głównie. Duchowo. Oj, tam możesz mówić, krzyczeć. Musisz mieć wersję tylko po polsku, jedyne wymogi. A ja będę szukał w międzyczasie kaczek po mapie. O mój Boże, nie wiem, co to nazwy, to jest ciężko. Dobrze, zatem już jest tam jej kamerka? Jest, oczywiście. Wszystko dobrze, zatem ja chciałem oczywiście gorąco wszystkich powitać na kolejnej, w sumie to już drugiej edycji sparingów 1 na 1. Okej. Okay. Mamy rekord w historii StarCrafta.
No cóż, no cóż, nagadałem się. Ale to chyba coś się stało. Komentarz, 10 na 10. Dziękuję. Sorry, pomyliłem rasy. Pewnie. Pytałam, czy to ma być Civity. Ale już się wtedy wyciszyłem, ja już się wtedy wyciszyłem. Słuchajcie, proszę w takim razie... Dolinę kaktusów. Nie, proszę. Okej, mogą być kaktusy. Czekamy na inwa. Czekamy na inwa. Nie kaktusy, nie, oni chcieli martwe skrzydła. Martwe skrzydła, dobrze. No cóż, tutaj już taka moc była, ja już tyle serca włożyłem w ten komentarz. A tu co? Tutaj piszą na czacie, że chyba szybko poszło, że się bezpieczniki przepaliły. Tak, w lodówce. Tak. No dobra, no to czekamy na inwa w takim razie, wchodzimy na grupę. Moment. Nie szczytują mi się mapy. Aha. Niech ktoś inny założy. No to has, zakładaj. Has, raz, has. Has, raz. Martwe skrzydła, tak? Martwe skrzydła, czy co ma być? Martwe skrzydła, tak. Dobrze. Już, a będzie reupload tego streama gdzieś? Poprzedni strefa z broadcasty będą, tak? I na YouTube'a to potem pojedzie. Okej. Okay. O Boże. Tak jest. Create'ujem. Jest, to jest create'owana gra już jest. Więcej już daję. To będę pozostaje nam czekać. Chcę czekać na resztę, zapraszam już. Kto to miał grać teraz? Greyhound vs. Gortz. 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 Okej, okay. Mara oczywiście, Martę zapraszamy, zasugerujemy. Tak jest. Tak. Mara. Teraz poważnie pokomentować. Tak jest. Nie. GLHF za to. Znaczy na jakieś tam typu psalmy to się nie pokuszę na challenge'a komentując, bo to byłoby zbyt chore. Na co? Na konwencję psalmów. Jeśli chodzi o komentarz, to się nie, na pewno nie naciągnę. No czułbym się trochę... Nie chciał obrazić czyichś uczuć religijnych. Tak, tak. Ale ruszamy z grą, proszę się ruszyć. Jest. Jestem hostem, już przepraszam. Go. Startujemy, zabić go, dobra. Na widu z nim, tak? I ready for battle. Are you ready? I am ready. Martwe skrzydło, Boże. Polacy, jak ja was kocham, nie? Janek Patriota. Nie no, ale... I nie powinni się brać za tłumaczenie gier w ten sposób. To jest jedno z lepszych tłumaczeń mapy. No tak. Masz rację. Także wiecie. No okej, zatem ja sobie pozwolę rozpocząć, czekam tak na kamerkę. Jest kamerka już na ciebie. No. I dzień dobry. Dzień dobry oczywiście wszystkim. Kolejna próba rozpoczęcia tego pojedynku i tym samym chciałbym tutaj napomnieć o bardzo ważnej, istotnej sprawie. Ten komentarz nie będzie zwykły, chociaż ma być prawdziwy, będzie on taki, że będziemy komentować wszystkie polskie nazwy. Tak jest. No jest to taki malutki challenge, hasło, że tak powiem, zarzucił temat, abyśmy starali się to wszystko komentować w takiej konwencji dość śmiesznej. Uważam, że warto spróbować i mam nadzieję, że wy się pośmiejecie tak samo, jak myśmy się śmiali ostatnio. No i ze mną jest Has i ze mną jest Mara, oczywiście witam was uprzejmie. Witamy również. No dzień doberson. No i cóż, tutaj trzeba rozpocząć w takim razie bardzo rozmowę o tym, co jest stworzone. No jest w tej chwili tworzony... to się nazywa pylon w polskiej wersji. Tak. To mamy dokładany pylon, mamy robiony magazyn tak więc ERK w tym momencie. No, ciekaw jestem, czy będzie szybki scout puszczany w takim razie tutaj, czy on będzie starał się coś zagrać, być może... Na koncy minutach. Tak, i też bardzo fajna sprawa, bo liczę na to, że... Na to tego nie widziałem. Może tutaj jakiś proxy, nie wiem jak to po polsku jest. Cwana gra zostanie zagrana. Tak jest. Chciałbyś zobaczyć na nazwą zaprosić Backdoor, ale zupełnie standardowo gate.
Tak jest. Tak jest. Zupełnie standardowe brawa, pierwsze 4 minuty, więc. Tak. Przepraszam. Zostawiona zostaje tutaj brawa. No właśnie. I no i asymilator, słuchajcie panowie. Panowie i panie. Pierwsze 4 czy 5 minut zapewne nie będzie się działo nic, co nas zaskoczy, więc może porozmawiamy o tym, jaki kolejny challenge chcielibyście zobaczyć. I tak jest. Bardzo bym prosił opisanie challenge'u na Twitchu najlepiej. Na czacie Twitcha. Jaką konwencję chcielibyście zobaczyć z naszego komentarza? Oczywiście tak. Konwencji śmiesznej tutaj mówimy. Jakieś pomysły? Ja bym chciał fajną rzecz odkreślić. Nie wiem, czy widzicie, ale Gords ma takie dość ciekawe logo. Jest to, odwrócone, słuchajcie... Odwrócone Team Liquid. Tak jest, odwrócone Team Liquid. No proszę, jakiś bojkot. Tutaj miejmy nadzieję, że nie pójdą na walkę o żadne prawa. Jest już robiony żniwiarz, ponury żniwiarz będzie wychodził za chwileczkę z koszar. ERK w tym momencie leci na Excel naga, aby zobaczyć, co tam się dzieje. No. Myślałem, że powiesz, że wychodzi z kosza. Nie, nie wychodzi z kosza. Próbnik Greyhata zmierza również w stronę przeciwnika, aby ponownie... Tak, jakiego przeciwnik jak zobaczy, co się dzieje. Jak się nazywają roboty kuchenne? Bo czego wersji, roboty? No, roboty kuchenne w polskiej wersji, jak się nazywają? Roboty kuchenne są ERK. No ERK. I znaleziony próbnik zniszczony przez ponurego zmiwiarza, ponieważ tym samym po pięknym zabójstwie, po pięknej asymilacji przeciwnika... Proszę? Halo? Mówię, że dostawiane jest centrum dowodzenia tutaj. Tak. Rdzeń matki, rdzeń statku matki jest już tworzony, więc nie ma się czego obawiać w tym momencie, że nie wiesz oczywiście, czy zabity zostanie, to ciężko powiedzieć, ale na pewno zostanie przegoniony. Tutaj się jest końcówka, tak, i w tym momencie, że nie wiesz, chodzi do bazy przeciwnika, aby zeskautować, co tam się jego dzieje. Oczywiście standardowa procedura, przegonienie żniwiarza. Bez większego problemu oczywiście się udaje. U Pana Boga za piecem. Tak jest, co u Pana Boga za piecem chciał zobaczyć. Drugi asymilator został skończony oczywiście i dokładany jest Nexus. Dokładany jest Nexus, który jest zauważony przez żniwiarza, zatem Teran dokładnie wie, co się tam dzieje. I mimo wszystko on nie chce tutaj odpuścić, chce jak największe szkody wyrządzić. Więc Mara, może Ty ocenisz ten pojedynek na tych samych pierwszych minutach gry. Póki co nic ciekawego się nie dzieje. Z rdzeń statku matki nie będzie w stanie sam zabić ponurego żniwiarza, aczkolwiek Stalker może temu pomóc, tyle że jest zbyt szybki. Stalker? Mówisz o tropicielu? Przepraszam, o tropicielu. Mam po angielsku mam wersję, nie jestem w stanie ogarnąć tego. Tropiciel, proszę państwa. Jest zostawiony bunkier tutaj w drugiej ekspansji. Tak, i tak się to nazywa po polsku, bunkier. Dalej. Ale marin, o to są marin! A nie marynarze. Nie marynarze. Dobrze, no to... Przepraszam. No i jestem ten również Helion, słuchajcie. Helion to Helion? Helion to Helion, no. Marin to Marin, to jest dziwne. No, bardzo dziwne. Siemaneczko, wbiłem kolego. Cześć, siemanko, StarCraft. Witamy ciebie uprzejmie na naszym strumyku. Oczywiście witamy wszystkich i zapraszamy do wpadania do naszego TS-a. Ale kontynuując. O challenge'u, który nastąpi po tym meczu. Także czekamy na jakiekolwiek pomysły, jeśli chodzi o komentarz z naszej strony. Tak jest. Dzisiaj w tym momencie będziemy komentować mecz oczywiście w języku polskim, ale to informacje dla tych, którzy jeszcze oczywiście nie... Boże, zakręciłem się troszkę. To informacje dla tych, którzy nie byli przy wcześniejszej informacji, kiedy o tym mówiliśmy. Jest zostawiany Helion, są kolejne mariny i wychodzi prom medyczny. Prom medyczny w tym momencie wyłazi... Tak, czyli będzie tutaj... Liczę na to, że będzie próba dropa. Drop by się tutaj jak najbardziej przydał. Tak jest. A uszanowanie Mieszko, uszanowanie Mieszko. Niczym John Wayne na swoim ranczu. Tak jest, dokładnie. John Wayne w postaci Terana chce i patrzcie, patrzcie. W tym momencie obserwator bardzo ładnie wyskoczył. On widzi wszystko to, co się dzieje po drodze, tak pozwolę sobie powiedzieć. Niestety jednostki zostały, zobaczcie, cwanie zostały rozstawione. Obstawa Axel Nagi oraz bardzo ładnie zakamuflowany żniwiarz po prawej stronie. No i w tym momencie promedyczny z 8 Marin będzie starał się wbić w linię minerałów, także obserwator stoi również mu na przeszkodzie, no wbije się w niego, prosto w niego, więc całkiem prawdopodobne, że uda mu się to wybronić, zauważy ten drop. Bardzo szybko. Ja muszę was na chwilę przeprosić sobie na kilka sekund, zaglądamy ci pracę. Dobrze, rozumiemy w takim razie. Mara, co tu się będzie działo? Mara, mów coś, samemu nie jestem w stanie tego ogarnąć. Dasz radę. Myślałam, że ten obserwator tego nie zauważy, ale... Przesunął się prom medyczny w prawo.
I dał radę, dał radę. Dał radę, ale aczkolwiek nie widzę tu żadnej reakcji ze strony Protosa. Tak, Protoss w tym momencie, pomimo tego, że wysłał tylko obserwatora, wycofuje wszystkie próbniki, dwa tropiciele. Nie wiem, czy będą w stanie zgasić ten temperament, który... I to koniec. Nie, nie ogarnął tego tropu. No niestety, zrzut. No, był zrzut. To był zrzut. To był zrzut. Ale mógł jeszcze grać. Mógł jeszcze grać, wydaje mi się. To nie był koniec gry, moim zdaniem. To był koniec gry. No, uważasz, że tutaj jeszcze mogłeś troszkę. Nie jeszcze wolno troszkę... się tak szybko poddawać. Co pewnie się stało? Przegrana. Okej, zatem słuchajcie, czekamy na kolejnych chętnych. Mało już ich jest, ich trochę wyszło. O, widzę, tutaj Gord wygrał. Jest tutaj Iratry, może Iratry byli chciał zagrać z Grybosem. I teraz pytanie, czy ktoś będzie chciał wyzwać nam jakiś challenge? Dokładnie. Chodzi o komentatorski challenge. Bo z tego co widzimy, gracze zaczyna brakować... Na propozycje wszelakie. Tak, Jezu, dokładnie, ale też warto zauważyć, że zaczyna brakować graczy, więc... No jeżeli nie ma was, to nie ma i nas, no. Dokładnie. Tutaj gracze widzę, że są porozstawieni po pokojach, nie wiem, postaram się zajść może do ja czegoś. Ja mogę zajść do ganku. Proszę, Nedi tak jest chętny. O, jest i Nedi. Nedi kontra kto? Nedi kontra? Greyhound. No dobrze, no to dobra. Tworzycie pokój, zapraszacie nas i działamy. Mieszko chce zagrać, Mieszko, słuchaj, jak najbardziej. Aha. Tutaj już jest mecz, ale pan jest z Golda, pan Mieszko. Okej, okay, dobra, nie ma problemu, ja go w takim razie zaproszę, ktoś chciałby zagrać? Z Marą może zagrać. Dawaj Mara, Mara, dawaj zagrasz. A, dawaj, no. Okej, okay, nie ma żadnego problemu, w takim razie stworzymy grę i mapę. Pozwolę, mogę wybrać? Echo, Koda, Stacja Marsza, Wani. Frost? W polsku. Żelazna Forteca? Pro Boże, nieważne, nie powiedziałem tego. Co? Ale chyba to jest... A Inferno Pulse jak jest w polskiej wersji? Inferno Pulse jak jest w polskiej wersji? Inferne Jamy, coś takiego. To jak, to ja nie gram, ja gram teraz, bo ja wiem. Czekaj, bo tutaj mamy jednego pana, który z Golda chciałby zagrać, on dzisiaj nie grał. I poczekałbyś chwilę, czy to byłby dla ciebie problem? Obojętnie. Czyli Frosta chcecie, tak? Ja tak. Dobra. To już tworzy. Dobra, zakładam. Zakładam w takim razie. Ja też nie grałem. Prost. To się też tak. No to może zagraj z tym panem z Golda. No, no, tak master. Co wy tak tu panujecie? Grandmaster no, z Golda. No nie pamiętałam, Niku. Czy ty jesteś na grupie Dixie TV w tej chwili? Tutaj kieruję pytanie do ciebie, Janek. No jasne, że jest to. Ja jeszcze właśnie nie widzę, to jest najlepsze. A, bo muszę tak wejść, no. Aha. Dobra, poszło. Kto tam jeszcze chciał? Aha, dobra. I w ogóle pytanie, kto w takim razie gra? Bo, a, Mara, tak? Mara, Mara z tym. Z? Panem Mieszko. Panem tak, Mieszko. Tak, tak, ja go zasugeruję. Ja go zasugeruję. Proszę okay, bardzo. Dobra. Może polska wersja jest... Dobra, teraz a propos, jak zasugerowałeś, gdzie tak powiem... No zasugeruj, masz i możesz wejść sobie z... Przez czas, czy... Nie, no, ty? Kto tu jest hostem? Ja jestem hostem. Dobra, to daj hosta. Okej, okay, dobra, no to zrobimy. Lobby host. No. Janek, dlaczego nie jesteś Jankiem w StarCraftcie? Wiesz, czemu nie jestem Jankiem w StarCraftie, bo Janki są zajęte. To za graczność. Już ci daję. Janki są zajęte, gdzie jest Janek 2000. Nie, proszę was, serio, nie lubi gra. Nedi, graj z nim. Ja nie jestem ma jeszcze słaby. A kim kolega gra? No, właśnie. Ja jestem słaby teranem. Czekaj, zaraz wam pokażę, jakim jestem teranem. Czekaj, chwila. O mój Boże. Chwila. 3, 2, 1. Takim jestem teranem. Co? To wola włączyłeś. Jak ty to zmieniłeś? Wola. No, wola włączył. No nic, ktoś to widział?
Teran. Ktoś coś widział w ogóle. Okej, okay, dobra, możemy dostać tak, że jesteście gotowi, wyjście, wyciszcie. Okej, okay. Komentarz, jakiś komentarz... Właśnie, może tutaj... ja się wyciszę się. Właśnie, bo jestem słaby, propozycji od widzów tutaj z Twitcha. Dobra, ja się mutuję. Propozycji nie ma, ale poprzednia gra skończyła się dość szybko, więc... można kontynuować poprzednie wyzwanie, a nuż przejdą do jakiegoś late game'a. Tak, bo chcesz Mara rozpocząć? A no, tutaj wściekły kucharz poleci. Wściekły kucharz. I klauny na szczudłach. Tak. Grają na mojej. Tak, albo jak tutaj na czacie podpowiadali, lokówka zamiast wściekły klauny. Lokówka, jest. Ale to jest dobry challenge, ja no. Jestem jak najbardziej za. To co, który challenge? Polskiej czy... A challenge gry w szachy też mi się wydaje, tylko że to już było, to już Zed kiedyś robił, więc nie chciałbym tutaj... Tak, powielać. Ale to panowie sobie obydwaj ze złota, ja nie rozumiem, Mieszka. No nie. No. To, że Nedim bardziej dba o swoją ramkę. No. Częściej czyści. Dobra, kto prowadzi kamerę? Mara? Ramka się zbudowała! Nie, prowadzi Janek. Dobra, okej. Okay. Tak, skoro ja prowadzę, w takim razie chciałem jeszcze raz elegancko oraz... z wielkim uśmiechem na twarzy powitać wszystkich na streamie i chciałbym tutaj rzec, że jest to oczywiście malutki challenge komentatorski, czy będziemy komentować tylko i wyłącznie z polskimi nazwami, co za tym idzie, będzie ciężko, niekoniecznie wszystkie pamiętam, więc będę tak musiał obklikiwać wszystkie jednostki, aby 80 APM tutaj dzielnie nie wydobywają minerały. Tak jest, próbniki w tym momencie również pięknie działają, ale postanowię jeszcze, czy... Jeszcze przedstawię bardzo ładnie naszych graczy. Na dole, po stronie lewej, mamy kogo innego jak Mieszka, który postanowił tutaj sobie z nami pograć. Jest on graczem ze złotej ligi. Tak jest. A u góry, po prawej stronie, mamy Nediego, który gra Teranem. Jest to reprezentant klanu KDV, który jest z platyny, jak twierdzi. Jest z platyny. Rzekomo jest z platyny. No ale w tym momencie są dostawiane koszary, tak jest. Co jest bardzo istotne, bo dzisiaj nie widzieliśmy tego. Wszyscy grali teranami i robili wole z niewiadomych mi bliżej powodów. No, a tutaj Nedi nie robi ich w ogóle. Rafineria jest zostawiana. Tak, skoro jest rafineria, no to możemy spodziewać się na pewno, że wiarza na samym początku. I próbnik wyskakuje oczywiście najbardziej na zwiat, bo jak nie ciężko się domyślić, ta mapa ma 4 respawn pointy. Co za tym idzie, wypadałoby wcześniej po prostu zobaczyć co. I gdzie jest przeciwnik. No, rafineria w tym momencie oczywiście kończy się budować. Koszary też są już saturowane w produkcji. W tym momencie. Dokładnie. Bardzo ładnie saturowana 2 na 3, co zwiastuje, że będzie żniwiarz. Tak jest. I jest zrobiona brama. To też jest oczywiście bardzo istotne. Ja dalej chciałbym zobaczyć Cheeza. Dalej chcę zobaczyć Cheeza. No ale... chciałbym ser zobaczyć. No i... Mieszko swoim próbnikiem tak w tym momencie ładnie się wycofuje. Tak, blind scout. Jak już polska wersja, to ślepy scout. Tak, ślepy scout jak najbardziej. Z tego co widzę, chociaż ciężko tutaj po trzeciej minucie cokolwiek wywnioskować. Możliwe, że będzie ekspansja. Nie wiem czemu. Sądzę tak, że Nedi postawi ekspansję. 2-1. Też tak. Mara tutaj Mieszko się zagaduje. Okej, Mara przyjmuje zakłady i oczywiście Brumik znajduje w końcu finalnie swojego przeciwnika. No, jakoś tak patrząc, słuchajcie, na... I mamy żniwiarza. Oj, w tym momencie zabije go! Tak, będzie 50 do przodu. No i zobaczymy, czy... Zobaczy cokolwiek, zobaczy. Tak. Bardzo ładnie skautowany, zbudowany asymilator, bardzo ładnie. Asymilator, tak jest. Proxy asymilator. No, proszę państwa, gold w tym momencie czaruje, gold czaruje. Jest status po polsku asymilator, tak? Asymilator przez asymilator. Asymilator, tak, dokładnie. Ha, mistrzu. No i w tym momencie Mieszko oczywiście dostaje plus 13 punktów do lansu za wystawienie. A, i cofnięcie? No cofnął ten asymilator. Wydaje mi się, że nie powinien cofać tego asymilatora. Nie bardzo. No nie bardzo, no jednakże pusił się o to. No i słuchajcie, nie myliłem się. Jest dostawiony. Dostanę orakel i być. W polskiej wersji to nazywa jak? Centrum dowodzenia? Tak, jak najbardziej, to centrum dowodzenia. I istotne, słuchajcie, było dowództwo orbitalne. Jedno już jest, czy drugie dowództwo też będzie miało miejsce? Bez żadnego problemu, wydaje mi się. Nedi w tym momencie oczywiście żniwiarzem wlatuje do bazy Mieszka, widzi wszystko. Pewnie będzie tutaj starał się go wymikrować, poddenerwować, aby przeciwnik... Zrobił swoją robotę, zeskautował wszystko.
Tak, ale Stalker już jest na pogotowiu, więc w tym momencie nie ma się czego. Przepraszam, ale mu tropicie w tym momencie. Tak, jest. Tak, ściągnął. Statek rdzenia matki to jest, tak? Tak, statek rdzenia matki. Rdzeń statku matki. Rdzeń statku matki, dobrze. Tak jest. Dobudowywany jest Nexus, który też się będzie kończył, więc bardzo ładnie. Jest, bardzo jest bunkier zaczyna tutaj przy drugiej ekspansji dostawiany. Tak, tak. Mara, słuchaj, czekamy na twój komentarz. Coś cichutko jesteś? Jest. Są produkowane również dwie miny tutaj w fabryce. U Terana. Są również skończone budowa Starportu. Tak, są wdowie miny. Są dwie wdowie miny. Mhm. Co za tym idzie? Będzie robiony zrzut stołu medycznego. Tak jest. Na pewno tutaj dobrze wystymuluje. Tak jest, ale zobaczcie, muły oczywiście już startują. Tak, Nexus właśnie poinformował swojego przeciwnika, co ma zamiar zrobić. Tak. Otóż grad z platyny, proszę mu wybaczyć. Takie błędy czasami się zdarzają. Jak chyba deteki. No Mieszko tutaj się decyduje oficjalnie na deteki, chyba mówi o tym głośno. Wątpię, żeby to zrobił. Szczerze wydaje mi się, że Mieszko tutaj liczy na tą wygraną. Może mu się uda. Może. Satysfakcja. Jest na pewno szansa jest jakaś. Satysfakcja. No pewnie, bo gracze z tego co widzę, tak. No grałem bardzo spokojnie. Tak, spokojnie i jednak tempo jest utrzymane. Spokojnie, tak. Spokojnie właśnie leci zrzut z min. Tak, przez promedy to 4. Przy 4 min. Tak jest, ale jest robiony już obserwator, więc tutaj nie ma czego się bawić. Powinien być on stroną boostowany. Obserwator już był, tu. Jest, dokładnie. Widzisz, ślepy, ja dziękuję uprzejmie. No, ale, mimo tego, że to się znajduje... Drog będzie z drugiej strony. Mamy tu obserwatora. Przepraszam, zrzut. Zrzut, tak. No, ale słuchajcie, rdzeń statu matki ma energię na Photon Overcharge, to jest bardzo istotne. A mamy drugiego i znowu nie w tym kierunku leci. I to go może zaboleć, to może i być i to naprawdę... będzie bolało, tak. Tak. I to będzie bolało, za słuchajcie, jak... Prom medyczny zrzuci swoje ciężary. Tak, i proszę Państwa, chodzą w tym momencie wdowie miny na naturalne przeciwnika, są zakopywane, no i to może zaboleć w tym momencie. Zobaczymy, ile jest kiszy. Prawdę mówiąc, zawsze myślałem, że podzieli te miny na dwie bazy. Tak jest. Ale wiecie co, jeżeli chodzi o ilość zniszczeń, to jest 14 prop. Jest to 14 jest prop, to... więc... Tak. Na pewno wypełniły te miny swoje zadanie w tym momencie. Tak, tutaj to nie podlega żadnej dyskusji, 14 prop za Friko. No i w tym momencie, słuchajcie, cooldown schodzi. I to zaboli. I to tak go zaboli, słuchajcie, jak walnięcie łokciem w sam róg łóżka. I tak! Bardzo ładnie, dobrze, że te miny zaatakowały. Tak, są mieszane. Tropiciela, jednakże im nieśmiertelny w tym momencie podchodzi. Tak. O Boże. Nie mogę. Jedna mina została uratowana. Może nieśmiertelnik. Tak. Nieśmiertelny bez żadnego problemu, tak. Nieśmiertelny bez żadnego problemu. Ściągnął tę minę. Bardzo ładnie. W tłumaczeniu. Nie wiem, trzeba zobaczyć. Promedyczny w tym momencie oczywiście przychodzi. Ma jeszcze jedną minę w zanadrzu, że będzie starał się coś się wykombinować. Ma ona jeszcze kulną w tym momencie. Zakopuje się, będzie jeden strzał na pewno oddany. No ładny. Trzy proby. Zniszczony no jest... obserwator, więc uważam, że warto. Uważam, że tak warto. Na plus, zdecydowanie. Uważam, że jak najbardziej na plus. No i w tym momencie zobaczymy, tak, to są marudery. Marudzący marin. Marudzący marin. Do tego marudzenia po prostu. To są marin po sterydach. Tak. Prom medyczny. No szkoda, że wraca, bo mógłby tutaj pomóc, słuchajcie, przy drugim promie medycznym bez żadnego problemu. Obserwator kolejny raz wyrusza w podróż, aby zobaczyć, co się dzieje w bazie przeciwnika. Bardzo ładnie zaulowany, w tym momencie nie macie co przejmować, jeżeli chodzi o atak. Jest clown, tak zwany clown na szczutłach. Mieliśmy z nim dzisiaj do czynienia. Tak, mieliśmy z nim dzisiaj do czynienia, tak. Ale po polsku jest tutaj zwykle kolos. Tak, no i w tym momencie oczywiście dochodzi do zrzutu. Promedyczny oczywiście jest boostowany przez dopalacze i te cztery marudery w tym momencie będą na pewno chciały zamęt i zniszczenie. Próba zniszczenia stacji robotyki, bardzo ładny snipe, być może pójdzie. No i być może też, proszę Państwa, życia ucieka jak najęte. I nie udało się, bo powinien to ściągnąć za wszelką cenę, to w tym momencie jest kluczowe dla niego. Da radę. Nie dał rady. Ściągnął to. Proszę. O mój Boże. O nie. Nie. Last shot. Ciężko mi to skomentować. Last shot. Tak, dokładnie. Last shot. Ostatni strzał. No, teraz zrozumiałem. No i cóż, kolejna ekspansja Onediego oczywiście dostawiona. I stacja robotyki ponownie budowana. Boże, ciężko się to ogląda po polsku. Bardzo ciężko. O, bardzo ciężko, nie? Cięższe niż lokówki i tak dalej. Tak, ale słuchajcie, mimo tego, że fabryka robotów, tak? Tak, fabryka robotów.
Nie, to nie, nie, stacja robotyki została zniszczona, kolejny kolos wychodzi, więc on był już w produkcji, więc tu nie ma co się... Jezu, serce mnie boli, słyszymy na czacie, tak, bardzo ciężko się ten challenge prowadzi. Jednakże w tym momencie jest spora ilość wikingów, są aż 3 wikingi, 2 promy i mało tego. Licznie maruderzy tutaj maszerują odważnie. Tak, dokładnie, maruderzy w towarzystwie Arinów. Widzimy tutaj sprawdzenie, tak, musiała być musiała być kontrola, czy przypadkiem tutaj nie ma z nimi obserwera. Jest, zostaje ściągnięty i w tym momencie jest w wielkich tarapatach. No niestety mieszka w ogromnych tarapatach, mimo tego, że posiada kolosy, które bardzo pięknie kontrują jednostki, które posiada aktualnie przeciwnik, no ale te wikingi, no niestety. Tak, tak, niestety, tak, one zdecydowanie tutaj... GG. Chyba. Nie bądźmy tam słoniecie tutaj, no może jakiś cudem. Chyba. To wiedział Mieszko, słuchajcie, żeby nie było. Okej, okay, Warpist w tym momencie leci w daleką podróż, zapewne doczynić to samego, co zrobił jego przeciwnik Nedi. No i ja tego nie widzę, nie wiem, co to się musiałoby wydarzyć. Ale słuchajcie, wszystko się może zdarzyć, zawsze to powtarzam, to jest StarCraft, wszystko może zdarzyć. Forshieldy? Tak, one powinny... Czemu nie ma zniszczonych wingów? Te kolosy. Niszczone pojedyncze zeloty za darmo całkowicie. To ten overcharge puszczony troszkę za szybko moim zdaniem. Tutaj jeszcze troszkę mógł poczekać, troszkę jeszcze. Tutaj zdecydowanie gracz terenski czeka na kolejne posiłki, aby zaatakować tutaj pewnie. O, ale pryzmat nadprzestrzenny, pryzmat nadprzestrzenny... Przepraszam. Tak, znajduje się już... w miejscu, w którym naprawdę powinien, więc... No, czemu on powinien się tam rozłożyć? Zeloty powinny kapiszonować jego armię, więc... No, ten foton... O, przeciążenie fotonowe, przepraszam, że tak nazywa. Przeciążenie fotonowe w tym momencie spełnia swoją funkcję, jednostki są ostraszone, jednakże tutaj brakuje energii, bo nie będzie jeszcze drugi puszczony. Kolosy w tym momencie powinny to atakować, one nie powinny się cofać. I tutaj niestety chyba zabrakło czegoś, nie ma force fieldu przede wszystkim, które naprawdę dużo by mogły uczynić. Niestety. Ale jednak wszystko zostało wybronione, słuchajcie, gra się nie kończy. Jak jest force field po polsku? O, czekajcie, już wam mówię. O Boże, pole siłowe. Pole siłowe. Pole siłowe nie zostało opuszczone, jednakże... Tak, ale trzeba spojrzeć, słuchajcie, na wydobycie. Jest 2000. Zrzut z prezentu nadprzestrzennego, tak? Będzie się do głównej bazy. Zeloty. Zeloty bardzo ładnie w tym momencie przyblokowały dowództwo orbitalne, więc... Tutaj pokazują, gdzie raki zimują. Tak. No i będzie starał się wejść na wyższy poziom i chyba mu się to uda bez większego problemu. Tak, tak w tym momencie powinny być one zrzucane za nim, żeby zajęły się ładnie marinami. Jednakże tutaj jest w tym momencie podwójny atak. Słuchajcie, co tam się dzieje? Jest puszczony jeden zrzut. Chyba multitaskingu teraz zostanę. To chyba było tyle. To jest chyba już pograne. To mikro. No, no cóż, Mieszko no nie jest zadowolony do końca. Zagubiony. Nie oszukujmy się. To był gold. To był gold przeciwko Grandmasterowi. Rzekomo platynie, a Grandmaster, tak. No nic, no. Mamy po grze. Mamy po grze, ale była bardzo ładna. Tak, tak, tak. Widać tutaj. Daje się na diamentu podbijać. Ty grasz Protosem. No, nieładnie, pamiętajcie, nieładnie się zaśmiewać z przeciwnika. No, tutaj już powinno być GG, no już tak, powinno tak, to zakończyć. Szko, mimo wszystko histerycznie stara się bronić, ale... No, oczywiście było popełnionych sporo błędów, no ale... Wiadomo, nie ma co porównywać, słuchajcie, o, stara się dalej grać, on się... Tak, ale... No to są takie... Moim zdaniem już to przedłużanie, to już jest przedłużanie gry, no w tym momencie on nie ma żadnych szans, no wydobycie jest znacząco większe. 67 do 16 wydobywających jednostek, więc... Tutaj... Mieszko zdecydowanie, próbuję walczyć do końca, ale no... Nie załatwię tutaj to wybronieniem. Nie z tymi posiłkami. Tak, nie, tylko... No nie, no tego jest tam za dużo. Tutaj powinien zdecydowanie już dawno poddać. Ale... Ten drop z min dużo zrobił, dał czas teranowi do rozbudowania się. Tak, to jest pewne, a co jeszcze za tym idzie? No wydobycie. Tak.
Tak jest. O Boże, słuchajcie, jak to wygląda, słuchajcie, to jest ciufcia. Ogromna ciufcia, słuchajcie. Cztery kolejki widzimy, one jadą z Poznania do Krakowa. Siły tarańskie naciągają niczym ciufcia tu, ciufcia to Tomek. Prawie wszystkie RK zostały ściągnięte. Tak, słuchajcie, ciufcia Joe i ciufcia Tomek. James w tym momencie pędzą do przeciwnika i najprawdopodobniej skończy się to po prostu i końcem ich żywota. Jednakże ty aimów, ja się tym w ogóle nie przejmuję. To pięknie wygląda, słuchajcie. Tak, to wygląda mniej więcej jakaś olimpiada była, nie wiem, czy coś takiego. Ale on stara, bardzo pięknie to broni mimo wszystko. Czy no to jest malutki brol po stronie Mediego. Słuchajcie, to jest bieg maratoński. Tak jest. To jest Boston Marathon. Tak, Boston Marathon. Jeszcze tutaj widać. No walka do ostatniej kropli krwi oczywiście po stronie Mieszka, no ale niestety. Słaby cyrk tutaj dał klaun. Nie wyszło. A cóż. No dobrze. Dokładnie. Ja tym samym, ja się niestety muszę żegnać, dziękuję uprzejmie za możliwość dzisiejszego komentowania, dziękuję oczywiście za wyzwania, które były bardzo dobre. I co, zapraszam przynajmniej ja ze swojej strony, będę się z wami żegnał, mam nadzieję, że Hasu jeszcze tu z Marą pociągnie. Ja się żegnam. Teraz już, tak? I chciałem oczywiście wszystkich zaprosić na za tydzień, oczywiście wszystkich zaprosić, też będziemy raczej komentować, więc... Będziemy komentować. Tak, tak. Mam nadzieję, że to się przyjmie, tak, nasze challenge. Podobała mi się ta forma. Żeby to płynnie, że tak powiem, działało. Mówię tutaj oczywiście o tych konwencjach, żebyście dawali nam jakieś pomysły i inspiracje, które moglibyśmy tutaj zaszczepić w nasz komentarz. Tak, na pewno. Jeszcze raz dziękuję uprzejmie. Kłaniam się nisko, Janek z tej strony i do Janek, zobaczenia. Dziękuję za pomoc dzisiaj. Na razie. Spoko, do usłyszenia, cześć Mara, papa. Hej. User disconnected from your channel. Dobra, jak to wygląda? Amen. To jest sytuacja na, że tak powiem, na, u nas na czatach, na TS-ie. No coraz mniej ludzi. Najlepsze jest to, że organizatorów nie ma. Aha, no, tak. Super. Bardzo fajnie. Dobre ziomki widać. No. Powinien do końca zostać, skoro jeszcze event trwa. Nie? Znaczy trwał. Ciężko powiedzieć, czy się reszta też zbiera. Co? Ja mogę jeszcze zagrać jedną. No nie wiem, no jeżeli tutaj ktoś jest chętny do grania jeszcze, no to jak najbardziej. No. Tylko, nie wiem, może ty Mara zagrasz za Nie. Nie. Dobra. No to chyba nie masz tutaj, że tak powiem, sparing partnera, Nelly. Nie, bo i Ratek gra. A ten, co miał ze mną grać? Z Chipsonem. Jaki teran miał ze mną grać? Chyba poszli wszyscy już. Tak mi się wydaje, że... Aha. Że to już chyba będzie dobiegało końca. Ponieważ no wszyscy się zmieli, no, tym bardziej, że nie ma tu organizatorów, żeby jakoś tam pomóc nam tu ogarniać, nie? Temat. Rodzyn jest na czacie, można go ściągnąć. Na czacie, no to wtedy... Rodzyn nie będzie chciał ze mną grać. Tak. Bo dzisiaj mówi, że ma zły dzień. No to zagrasz Teranem. Gdzie masz Rodzyna? Tutaj widzę. Nie umiem grać Teranem. Mówiłem o D3 TV. Z Iratilem miałem zagrać, ale go nie ma. Nie ma. Ale jest na górze. Grzyna prawdopodobniej. User left your channel. To możemy zaraz zagrać. No to możemy zagrać, no. Tam skończę tylko. Bo chciałeś, słyszałem. Dobra. No to też tak słyszałem. To na szóstkę zapraszamy, jak coś, jak skończycie. I co? A bo dobra, już tutaj siedzimy w takim razie, jak... No, zagrałem tutaj Ratif z Nedim, z tego co wiem. Czyli co, zagracie ten mecz faktycznie, no i będziemy... Co Iratil, grałeś tego? Ten build? Nie trafiłem jeszcze na cyrka. Wygrałem i nie trafiłem. No to zaraz będziesz miał okazję. Czyli co, panowie, gracie i zamykamy potem, tak myślę. Polecam mapę Koda. Koda, super mapa, naprawdę. Chociaż tak naprawdę moją ulubioną mapą to jest Overgrowth.
Nie. Wszyscy zawsze wybierają Overgrowth. Przy jakichś sparingach, przy Overgrowth, super. Bardzo pospolita mapa. No, dawaj Overgrowth. Dobra. Założyć? Załóżcie tak i zaproście, jak możecie. Już się przełączam oczywiście do gry. Na czym siedzicie? Na Dixie TV. Janek już tam się zmył, bo tam rano do pracy musi wstawać, więc... Zresztą ja też tutaj pod ten jeszcze mecz coś tam popróbuję pokomentować. Tutaj. Jeszcze raz? Ta... Nie, Mara też chcesz do pokoju jeszcze tutaj być? Też? Oczywiście. Dobra, czyli mnie i Marę. I ktoś tam z czata jeszcze chciał na streamie, ale aczkolwiek nie znam niku tego osobnika. A nie był to ten, który grał przed chwilą? Czyli Mieszko, tak? Mieszko, tak mi się wydaje. No, prosimy go, jak żyje, odpowie na zaproszenie, to znaczy, że to on. Zaproszcie Mieszka jeszcze, jak możecie. Niech mi ktoś go suggestuje. On jest na DixTV? Tak, powinien być na DixTV, zaraz sprawdzę. Nie ma go? Nie widzę go. Dobra, no to chyba lecimy w takim razie, jeżeli go nie ma. Dobra. A, Grzybson poleciał, dobra, kończę. No, ale też... Panowie gracze, proszę się wyciszyć. A tego... Nie wyłączyłeś historii? Znaczy? Aha, a miałem wyłączyć? No, przydałoby się. No dobra, to jeszcze raz odpalimy. Okej. Okay. Czy nie gracie jednak Overgrowtha? To jest nowy Overgrowth. No tak. Możemy zagrać Overgrowtha. Polecie. Daj Overgrowtha i na tyle. Legendary map. Jak ten, jak się nazywa? Ta mapa. Ksylnaga. Okej, dobra, Mieszko, chcę inwa. Piszę tutaj mi na Twitchu. Widzę Iratis do Mastera wrzuciłeś. O? Wróciłeś do Mastera, bo nie byłeś. Kiedy? Byłeś w sezonie Diamentem chyba, czy nie? To, na początku. Mi się wydawało. A nie teraz? Nie. No to sorry, to przepraszam. Nie, ale miałem przerwę, więc możesz mnie traktować. 60% dywizji masz. Tworzycie panowie... To no, jadę klapków. Weź tam zmień, bo znowu zapomnisz. No już was dodaję. Co, a co, grasz tego builda? Co ci mówiłem? Jeszcze nie, właśnie. Chciałem go zagrać, już sobie go przygotowałem. Grałem w customach i teraz chcę go na ladderze pograć. Ciekawy jestem, jak często będę dostawał te oliny, które ciężkie są. Jedyny ciężki do wybrania to jest ten pull baning. Reszta, znaczy to jest autolus praktycznie, a reszta to ten. Reszta możesz wybronić. Tego Mieszka, jak ten pull baning? Jeszcze. Z tym, że ja Mieszka nie widzę tutaj u nas na Dixu TV. Mieszka, jak nie zaproszę go, jak go nikt nie suggestuje. Mówię, go nawet nie ma na Dixu TV, ja on powinien teraz bić, bo tutaj się domaga. Drugi raz już. No to start. Czy co jest? No właśnie, chyba chcę koniecznie tutaj dojść do nas. Ale no nie widzę go na tym czacie. Dobra, startuj. Lecicie tą grę i kończymy na dzisiaj. O, z Divizji. No tak. Zon. Ty chyba jesteś tutaj organizatorem. Bo organizatorów nie ma. No tak. No to więc mówię, ta gierka i kończymy, bo już ludzie się rozeszli, nie ma ludzi, bo wiadomo, ludzie to by... To się mutujemy się, czy co? Mutujcie się tak, żebyście nie słyszeli. A chociaż no i tak. Dobra. Tak więc... Mamy tutaj matchup z EVZ. W lewym dolnym rogu widzimy Iratila z klanu IBWI. Tak. W prawym górnym rogu mamy gracza z klanu KDV, jest to Nedi.
No cóż, na razie standardowo wydobycie. Są dosyłane dwie dronki. Mara, jesteś? Tak, jestem. Póki co nic ciekawego się nie dzieje, jak to w dywizji. Tak jest. Mówimy po polsku? Nie, zwykle. Widzimy tutaj Overlorda, którego wysłał Ned ze swojej strony, również Iratil wysłał swojego Overlorda. No tak. W tej chwili to tyle. Wciąż są produkowane, wiadomo, drony. Produkcja prawdopodobnie po obu stronach będzie zagrana szybka hacza. Tak. No. Powiem ci, że fioletowy zerk wygląda całkiem spoko. Pasuje mu ten kolor. Tak, dokładnie. No ale czego się spodziewać po minionym meczu? Dokładnie. Tak, już powiedziałem wcześniej, mirror hacza pójdzie w tym momencie. I Ratil jest sekundę opóźniony. Tak, tak, tak. To może zważyć na całym meczu. Jakaś tam przewaga jest, ale nie myślę, że nie, no to tak, był nie. Żart. Kolejne overlady są dosyłane tutaj. No, jest zagrywany spawnik, plus również standardowo. No, ma tutaj miejsce na pewno mirror zagrania. Tak jest. Taka cisza. Nie, bo właśnie Iratil dostawił gaz, czego nie ma u Nadiego. W tej chwili Nadi dostawia właśnie. Widzę właśnie. Teraz Ned jest minimalnie spóźniony. Albo zrobił to celowo, a Iratil jest zbyt szybki. Bardzo możliwe. No jest tutaj już Queena produkowana. No. Iratila również. No, nie ma na razie, że tak powiem, czego komentować, ponieważ gra się robią to samo. No, dokładnie. Iratil robi dwa zerglingi. Ned nie. No, sprawdzi go na pewno w tej chwili, co i jak. Mhm, Nadi dronuje. No, tutaj dwie queeny produkowane. Jaki sentymentalizm z strony obu graczy? Nie, zdecydowanie nie, neutralnie. Zakochani w tej mapie. Tak, tak. Nie no, jakby nie patrzeć, klasyk, prawda, Overgrowth. No, tak. O dziwo, nie jest zagrywany speed do linków po żadnych ze stron. No, widzimy, tutaj jest Pine Crawler jest zagrywany ze strony Nadiego. Wyszła w tym momencie druga królowa. Queen królowa, obojętnie. Wciąż są dosyłane tutaj dronki do drugiego naturala od Nadiego. Tak jest. No, tutaj Nedi lepiej dronuje, zauważ. No tak, Nedi nie zrobił pierwszych dwóch linków. Zagrywane tutaj przez Nadiego Evolution Chamber oraz Road Warren. Nawet nie, razy dwa Evolution Chamber, tak, bardzo dobre zagranie. Waluje się. Tak. No i Iratil robi dokładnie to samo. Z tym, że na jednym Evolution Chamberze. No, bardzo gracze pasywnie grają, w tym momencie trzeba to zaznaczyć na pewno. Dokładnie, zobaczymy jak się to rozwinie. Ja myślę, że obie strony tutaj pójdą coś typu Roach Hydra. Po prostu będą to wymiany ciągłe, chociaż zobaczymy. Jest zagrywana trzecia hacza ze strony Nadiego, również po stronie Iratila. No,
Widzimy tutaj zmianę w Overseera ze strony Iratila. Skautuję. Queena nie będziesz w stanie zniszczyć. Pełne wydobycie gazu po obu stronach również. No chodź, Nedi tutaj. Polepszenia do rauch się robią z obu stron. Tak, tak, tak. O. Dokładnie tak samo zagrania. Zostałem w tej chwili produkowane roachy oczywiście. Ciągle zasyłane są. No, chyba przewidzę scenariusz. Znaleźć wymianę roach hydra. Póki co pure roach. Tak, dokładnie. Póki co nie są zagrywane tutaj żadne hydry. Jest, Nedi tutaj już 3/4 lera. To samo. 13 do 14 roachy. Mhm. No to tylko przewaga jednego. Jest tutaj zagrywany Glail Reconstruction ze strony Iratila. Nie mam pojęcia, co to. Poruszania się tymi roachami. O, widzimy ze skałkami tutaj również. Nadiego, ale dojrzał tutaj swoimi overseerami. Tak jest. Jest kolejny ekstraktor w głównym naturalu Iratila. Również został o wiele wcześniej zagrany przez Nadiego. No, to co dużo mówić. Gracze zagrywają to samo. Chodź tutaj. Nedi pokusił się o lepsze upgrade. Zobacz, już plus 2 do ataku. Plus 1 do armora. Mhm, masz rację. To są te upgrade'y, za moment będziemy mieć je gotowe. No. Również przewaga limitowa po stronie Nediego w tym momencie. I Ratim tutaj smutny. Tak, bo Nedi zastopował mu Evolution Chamber, nie mam pojęcia jak ta umiejętność się nazywa. Też. Aż tak nie ma opanowanych tych wszystkich nazw. No niestety, z wizytą u mnie jest. Tego Protosa mógłbym znacznie więcej powiedzieć, ponieważ sam gram Protosem. Okej, no ma z Roach, co tu mówić. Trochę tutaj dealowanie i remaxy będą szły. No i supply block po stronie Nediego w tym momencie. Nie, ty bierzesz golda. Zagrywany, czwarta hacza jest zagrywana tutaj w złotej bazie. Co są naturalu. Mhm. Czego nie widzimy u Iratila. O, i będzie tutaj miało miejsce jakieś starcie większe, spójrzmy. Odleje flank tutaj. Nedi wychodzi do przeciwnika. Ojojoj, znacznie lepszej pozycji Iratil. No, przewaga broniącego to raz, a dwa, no. Pod górkę ma. Ojojoj. Pomimo tych upgrade'ów. Mógł zaatakować go z dwóch stron. Nie. Tutaj widzimy powoli, że Nedi jednak jest lepiej przewagi, ponieważ już ma gotowe te plus 2 do ataku. A... No i ma więcej roachy. Tak, ma więcej roachy. A Iratil jednak ma dopiero w drodze to pustko. Torda się już kończy, ale nie ma tyle szybko, abym tutaj cokolwiek zrobić. Wydaje mi się, że... Nie, to jest przewaga 20 roachy, więc... No, to by to... Cały czas dosyłane. Tak, to powinno się teraz skończyć właśnie. I po tej pasjonującej walce czas zakończyć dzisiejszy event. Dokładnie. Zapomniałem apów, kurka blada. Oczywiście dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony blizon.pl oraz dołączajcie do nas na Facebooku do naszej grupy Treningi SC2. Przypominamy również o nadchodzącym piątku z Protosem, który poprowadzi nie kto inny jak Grandmaster Rodzen. Myślę, że go znacie. Chyba w czwartek jest PD Cup.
Tak, w czwartek również, tutaj kolega wspomina, mamy PD Cupa. No i w niedzielę nasz nowy event, gra na salonie gier, Arcade Gamer. Więc dziękuję jeszcze raz za uwagę. Za tydzień widzimy się oczywiście w takim samym składzie. No i myślę, że nie zabraknie nam jakichś nowych pomysłów oraz niekonwencjonalnych komentarzy, jakby miało to miejsce dzisiaj. Dziękujemy jeszcze raz za uwagę. Za mną komentował dziś Janek, który niestety już musiał iść, ponieważ ma tam swoje prywatne sprawy. Dziękuję również tutaj Marze za współkokastowanie i wsparcie tutaj jakieś. Wszystkim graczom, którzy brali dzisiaj udział w naszym evencie. No, dobranoc. Dobranoc.